Reguła jest świętego Benedykta, jest takim źródłowym tekstem do tego, co można nazwać kultura europejska. I z niej będziemy tutaj czerpali te zagadnienia związane z ojcostwem. Ona została napisana gdzieś w pierwszej połowie VI wieku. Święty Benedykt się przypuszcza, urodził się w 480 roku, mniej więcej. Jest to czas, kiedy my klasycznie mówimy o upadku Rzymu. I zaczyna się powoli ten okres wczesnego średniowiecza i potem właśnie całego średniowiecza, który jest swoistym takim kulturowym tąpnięciem tutaj. Warto sobie zdać sprawę, proszę Państwa, z tego, że Cesarstwo Rzymskie, jeżeli wziąć na przykład II wiek, to poziom cywilizacyjny i kulturalny, kulturowy tego Cesarstwa Rzymskiego z II wieku, Europa Zachodnia, jeżeli chodzi o infrastrukturę i tak dalej, osiągnęła dopiero mniej więcej w połowie XVII wieku, więc to jest 15 wieków takiej dziury. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, powiedzmy taką piśmienniczą, alfabetyzm można by tak nazwać, to znaczy zdolność, umiejętność czytania, pisania i tak dalej, to jest, proszę Państwa, dopiero pierwsza połowa XIX wieku. I zaczęła się okres takiego upadku w ogóle. No i teraz w tym czasie ta kultura w sposób szczególny była przechowywana gdzieś do XII wieku, zasadniczo w klasztorach albo przy katedrach. Szkoły katedralne, szkoły przyklasztorne, tam były ośrodki, biblioteki i tak dalej, przy czym mnisi, przepisując księgi, nie przepisywali je na handel, bo nie było komu to sprzedawać, jak nawet władcy nie umieli czytać i pisać, więc w ogóle nie było komu sprzedawać książek. Co najwyżej się wymieniali między sobą tymi książkami i tak dalej. To jest tylko taki ogólny rys. Natomiast ona, reguła świętego Benedykta, ona kształtuje takie, powiedziałbym, późniejszy rozwój w ogóle, bo klasztory przechowały nie tylko kulturę, powiedzmy, słowną, pisaną, także rzemiosło, ale rolnictwo, także kulturę rolną, w ogóle wytwarzanie różnych rzeczy, więc tam potem z tych ośrodków czerpiąc, powiedzmy, powstały już takie inne ośrodki, już w późniejszym okresie, także po prostu no, tutaj była przechowywana cała kultura. I jednocześnie reguła świętego Benedykta ma taką, z jednej strony, ten wymiar monastyczny, który duchowy, który się zawiera w takim poważnym potraktowaniu Ewangelii w ten sposób, żeby ta Ewangelia była wyznacznikiem życia, była regułą życia, a z drugiej strony jednocześnie reguła przechowuje pewną kulturę zaczerpniętą z tej klasycznej kultury greckiej. Z jednej strony tam tradycję biblijną, a z drugiej strony grecką, robiąc z tego, powiedziałbym, w pewnym sensie taką syntezę. Ona powstała oczywiście z tej tradycji chrześcijaństwa starożytnego, które właśnie ma te dwa, powiedziałbym, filary. Z jednej strony Biblia, a z drugiej strony, powiedziałbym, no, to, co się nazywa kulturą antyczną, tutaj grecko-rzymską. I to w regule się zawiera, zresztą my omawiając te konkretne teksty zobaczymy to. Przy czym oczywiście priorytet ma to ten taki wymiar ewangeliczny. Zasadniczo można powiedzieć, że reguły zakonne czy monastyczne to są pewne próby zastosowania Ewangelii w życiu codziennym. Próby zapisania w postaci porządku, zaleceń i tak dalej,
zasad ewangelicznych. Oczywiście tu trzeba uwzględnić to, że to dotyczy tego okresu, w którym one powstawały i tam rozumienie Ewangelii, sposób percepcji tekstów, no był taki, jaki był w tym okresie. Lepszy lub gorszy, można z dzisiejszej perspektywy to jakoś inaczej ocenić. No ale w każdym razie ten wysiłek był i to próbowano jakoś robić. I chodziło o to, żeby właściwie ukierunkować człowieka. Jeżeli chodzi o samą regułę świętego Benedykta, to ona właściwie rządzi się takim hasłem, który święty Benedykt umieszcza w regule akurat przy przemieśnikach klasztornych, więc omawiając takie, powiedziałbym, rzeczy związane z pracą, a nawet konkretnie z handlem, czyli nie mające nic wspólnego bezpośrednio z pobożnością. Natomiast tam cytuje święty Benedykt świętego Piotra z jego listu, z pierwszego listu i pisze takie coś, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. I to jest prawdziwe hasło świętego Benedykta. My najczęściej pamiętamy to hasło módl się i pracuj. Ono zostało w XVI wieku dopiero sformułowane, to przez któregoś jezuitów, który próbował różnym zakonom przypisać krótkie takie hasło, które by charakteryzowało duchowość tego zgromadzenia, tego zakonu. No i nam przypisał właśnie módl się i pracuj. Nie jest to złe hasło bynajmniej, jeżeli się je odpowiednio głęboko rozumie. Natomiast to, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony, jest o wiele, powiedziałbym, głębsze i właściwie ustawia sprawę. Mądrością tej reguły, tak wszystkich reguł, jest to, że stara się podchodzić do człowieka całościowo i widzieć człowieka w jego relacji do Boga we wszystkich wymiarach jego życia. Człowiek idzie do Boga, czy szuka Boga w swoim życiu we wszystkich wymiarach życia. Nie przez jakieś konkretne praktyki, przez jakieś czynności magiczne, czy jakieś inne, czy nawet przez modlitwę tylko, czy przez liturgię, czy przez dzieła charytatywne, czy jakieś inne czynności, czy inną działalność, a poza tym to sobie żyje jakoś tam. Tak niestety u nas często wiara funkcjonuje, że wiara się sprowadza do wypełniania pewnych obowiązków. Niedzielna msza święta, modlitwa w formie pacierza, no i oczywiście zachowanie tam zasad w postaci przykazań, żeby nie grzeszyć, przynajmniej nie grzeszyć drastycznie. No i to właściwie jakby tyle. Natomiast poza tym, jak człowiek jest tam w jakichś relacjach zawodowych, w pracy czy coś, to w pewnym sensie tam rządzą inne prawa i inna rzeczywistość i już, i koniec. Natomiast u świętego Benedykta właśnie to nie jest tak. To jest tak, że on widzi człowieka jako tego, który nieustannie jest przed obliczem Boga i cokolwiek czyni, to robi albo coś, co jest na chwali tego Boga, uwielbia Boga, albo robi coś, co eliminuje tego Boga z jego życia. Bóg, jeżeli ma być Bogiem prawdziwym, to musi być w centrum życia człowieka. To jest, proszę Państwa, taka zasadnicza mądrość reguły, ten kierunek, powiedziałbym, mądrości. Podejść do życia człowieka w całości i we wszystkich wymiarach ukierunkować go na Boga i wiedząc z tym, że w każdym momencie, w każdej chwili, niezależnie od tego, co człowiek robi, stoi przed Bogiem. I trzeba pamiętać o tym, że we wszystkim tym powinien człowiek o Bogu pamiętać. Co oczywiście się nie sprowadza do jakiegoś takiego cały czas jakiegoś takiego bardzo pobożnego bycia, takiego zewnętrzno, powiedziałbym, ostentacyjnego modlenia się, czy jakiejś takiej postawy pobożnościowej, bo ona jest sztuczna. Człowiek musi być naturalny,
zwykły, ale jednocześnie po prostu w tym wszystkim świadomy tego, po co żyje, o co chodzi w tym życiu. To jest zgodne z tym, co Pan Jezus mówi wzywa do przemiany serca, do metanoi, zmiany sposobu myślenia. Kiedy człowiek wie, że cały czas jest przed Bogiem i liczy się tak naprawdę tylko to, z czym on stanie przed Bogiem finalnie, a do tego wszystkiego ma taką miłość do Boga, to wtedy wszystko się, powiedziałbym, upraszcza. Wszystko jest jasne, nie trzeba tego, nie ma takiego, powiedzmy, nakazu robienia tego. To nie jest prawo w sensie wskazanie, jak należy postępować, niezależnie od tego, czy człowiekowi się to podoba, czy nie. Tylko po prostu chodzi o wypracowanie tego spojrzenia, które od razu człowieka kształtuje i ukierunkowuje na Boga. To tyle. Takie gwoli wstępu, jeżeli chodzi o regułę i ogólnie. Być ojcem. Co to znaczy? Kto jest ojcem? Z tym pytaniem związane jest inne, powiedziałbym, odnoszące się do naszej tożsamości. Pytanie jakby w pewnym sensie odwrotne, ale istotne. Czy im jesteśmy dziećmi? Człowiek się nie rodzi ojcem. Rodzi się dzieckiem. Dopiero ojcem w pewnym sensie zostaje. To pytanie dzisiaj jest bardzo ważne w obliczu panującego obecnie kryzysu ojcostwa. W ogóle kryzysu mężczyzny. To jest najbardziej widoczne w tym duchowym wymiarze życia człowieka. Kim jest ojciec w stosunku do dziecka? Jaka jest jego relacja? Jak oddziałuje na swoje dziecko? Wydaje się, proszę Państwa, o wiele trudniejsze niż ta relacja na przykład matki z dzieckiem. Bo ta relacja z matki z dzieckiem ma bardzo duży, taki, powiedziałbym, naturalny wymiar, wręcz namacalny, bo matka to dziecko nosi w swoim łonie, potem je karmi piersią, właśnie często je ma przy piersi, szczególnie to malutkie dziecko. Ta więź matki z dzieckiem jest bardzo emocjonalna, taka, powiedziałbym, namacalna. Natomiast ojciec jest jakby trochę z boku, jest obok matki. Jego relacja do tego dziecka jest bardziej jakby zdystansowana. Można by powiedzieć, że ojciec jest jakby takim stróżem tej więzi matki z dzieckiem, w którym to dziecko się rozwija i potem wychodzi na świat. Natomiast okazuje się, że on ma niezmiernie głęboki wpływ na obraz Boga i późniejsze jego relacje z Bogiem. Tak jest, proszę Państwa, pamiętam, kiedy myśmy tam pod koniec studiów teologicznych mieli takie zajęcia z teologii pastoralnej, było spotkanie z takim księdzem, znaczy tam chodziło o różne duszpasterstwa, no i tam między innymi był taki ksiądz, który zajmował się satanistami, pisał taką pracę na takiej próbce mniej więcej setki chłopców. To było już lata temu. Natomiast on doszedł do takiego wniosku przy popisaniu tej pracy, bo dziewczęta zwykle w tych grupach satanistycznych są, że tak powiem, na doklejkę, to znaczy one tak wchodzą dlatego, że chłopcy tam są. Natomiast patrząc na to, z jakich rodzin te dzieci pochodziły, no to były różne, były i bogate rodziny, i ubogie, i rodziny, które jakoś tam funkcjonowały, i rodziny z rozbitych jakichś rodzin. Tylko matki były różne też, pobożne, niepobożne, znaczy religijne, niereligijne. Natomiast on stwierdził, że w żadnym przypadku u tych satanistów nie było ojca autentycznie wierzącego. Był albo obojętny religijnie, albo wręcz agresywny, to znaczy taki wojujący ateista czy agnostyk, albo go w ogóle nie było. Natomiast nie spotkał przypadku, żeby był ojciec, który był człowiekiem takim kontaktowym i jednocześnie religijnym, to znaczy wierzącym autentycznie, nie,
tak tylko formalnie, od wielkiego święta i właściwie obojętne religijnie, tylko autentycznie wierzący. To się zgadzałoby z obrazem Boga, dlatego że satanizm to nie jest ateizm. Sataniści uznają Boga, wiedzą, że jest Bóg, tylko uważają, że Bóg jest okrutny przez swoją obojętność. I oczywiście, proszę Państwa, obojętność jest w pewnym sensie najbardziej okrutnym dla człowieka. Bóg jest obojętny, w związku z tym przez to okrutny. I szatan się interesuje człowiekiem, dlatego wybierają szatana. Bo on jest blisko człowieka, bo się interesuje nim, jakby wchodzi w jego życie. Natomiast Bóg jest gdzieś daleko, obojętny, patrzy jak obojętny widz, chłodnym okiem. To jest związane też z tym obrazem Boga oświeceniowego, tego zegarmistrza świata, który takiej koncepcji, która miała jakby pogodzić troszeczkę wszystkich ludzi. No uznaje się Boga, Bóg jest, oczywiście stworzył świat, no ale stworzył ten świat tak, zegarmistrz zbudował zegar, nakręcił go, zostawił, zajmuje się swoimi rzeczami, a świat sobie tam sam chodzi. Sam sobie tam tyka i chodzi. Więc w sumie ten obraz Boga jest taki obojętny. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, więc to oddziaływanie ojca na dziecko od tej strony jest, proszę Państwa, duże. Kiedy spojrzymy na całą kulturę antyczną oraz biblijny obraz Boga, no to pewne rzeczy nas przerażają. Mianowicie ojciec jawi się jako taki nie tylko głowa rodziny, ale w pewnym sensie władca. Władca i to nawet taki, powiedziałbym, władca absolutny. Wstrząsająca jest ta historia na przykład Abrahama, któremu Bóg polecił, znaczy kazał ofiarować Izaaka. Proszę zobaczyć, Abraham bierze tego chłopaka, bierze nóż, drwa i tak dalej, prowadzi go na górę, nikomu nic nie mówiąc. I chce go zabić i ofiarować jak baranka. Nikogo nie pytał w ogóle, nikim to nie konsultował, tylko po prostu idzie, bierze. Samo to świadczy o tym, że no on no, uważał, że ma prawo do tego. Gdzie to by było, od razu wiadomo, że to jest jakaś zbrodnia. Nie? Natomiast wtedy to nie było tak. Jednak ojciec miał praktycznie pełną władzę nad członkami rodziny, szczególnie nad dziećmi, które jeszcze nie miały jakby takiej swojej tożsamości, odrębności jakiejś. Natomiast ta była taka władza ojca nad dziećmi. Natomiast oczywiście to nie jest jedyny obraz Boga Ojca w Piśmie Świętym. Są obrazy zupełnie pokazujące ogromną miłość Ojca do dziecka, bo jakbyśmy tego Abrahama wzięli, to potem jego miłość do tego syna jest wielka. Natomiast pięknym takim obrazem z kolei jest tej miłości ojcowskiej, jest miłość Dawida do Absaloma, który był synem, który zdradził ojca. Mało tego, chciał go obalić, wyrzucić z tronu i nawet czyhał na jego życie, całą wyprawę zrobił. Natomiast Dawid, kiedy się dowiedział o śmierci Absaloma, jest taka piękna scena w drugiej księdze Samuela, kiedy właśnie zwycięskie wojsko wraca, a Dawid gdzieś tam w komnacie płacze i woła: Absalomie, Absalomie, synu mój Absalomie. Tak woła i modli się i błaga i płacze, bo zginął jego syn. Więc są te obrazy oczywiście różne w tym, ale jednak ojciec był taką wielką bytem, autorytetem i władzą przede wszystkim. Niezmiernie piękny obraz ojca mamy w tej przypowieści o miłosiernym ojcu, która jest powszechnie nazywana przypowieścią o synu marnotrawnym.
Ta nazwa Syn Marnotrawny jest o tyle niewłaściwa, nietrafna, że tam jest jeszcze ten drugi syn, który wcale nie był marnotrawnym synem, że przeciwnie, był porządnym synem. Natomiast problem jednego i drugiego jest mniej więcej zrównoważony w tym sensie, że jest problem obu synów. Ten problem tego marnotrawnego się rozwija, rozwiązuje w pewnym momencie w połowie, a potem jest cały problem z tym drugim synem. Dlatego to jest przypowieść o miłosiernym ojcu bardziej niż. I to jest przypowieść, która daje piękny obraz miłości ojcowskiej. Syn znowu zmarnotrawił jego, część jego majątku w takiej swojej głupocie młodzieńczej, tam zażądał część majątku, którą miał dostać po śmierci ojca, nie przed śmiercią. I myślał, że zawojuje świat, czy nie wiadomo co, sobie pożyje wreszcie, tak, trzeba w jakimś buncie. Potem wraca w łachmanach i całkowicie już, powiedzmy, zdegradowany i zhańbiony. A ojciec go przyjmuje z całą miłością, taką, że po prostu to normalnie powala człowieka. To jest obraz oczywiście Boga, ale właśnie w tym wymiarze ojcowskiej miłości. Ojciec zaskakuje wszystkich swoją miłością, miłosierną. Jednocześnie ta przypowieść pokazuje na to, że ojciec jest stróżem wartości. Jest bardzo mocno związany z jednej strony z miłością, z wiernością tej miłości, ale jednocześnie miłością, która szanuje wolność. Aż do, powiedziałbym, takiego paradoksu, nie? Paradoksu, który polega na tym, że syn tej wolności zaprzecza, co uzurpuje trochę tą wolność przez to żądanie, przez tą głupotę. Jednak po prostu ojciec mu daje to wszystko po to, żeby on sam odkrył prawdę. I w każdym razie ojciec stoi na straży wartości. To takich podstawowych miłości, wiary, nadziei, godności, tej świadomości, że człowiek jest podmiotem swoich działań, nie jest marionetką w rękach czy kogoś i nie chodzi w życiu człowieka o wygodę, przyjemność, tylko chodzi o zrealizowanie się w pewnej, w miłości przede wszystkim, ale w tej odpowiedzialności, którą nosi nie tylko za swoje życie, ale także za innych. Ja myślę, że szczególnie ten obraz tego ojca miłosiernego jest dla nas bardzo ważny do przemedytowania, aby sobie zdać sprawę z tego, o co chodzi w życiu człowieka i z kim mamy do czynienia, mówiąc o Bogu. Ja teraz może tylko przeczytam pierwsze trzy zdania reguły, pokazać od razu, jak to wszystko jest, jak to jest ustawione u świętego Benedykta. Otóż prolog rozpoczyna się takim zdaniem. Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnej chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa, Pana, prawdziwego Króla. Przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. Proszę Państwa, pierwsze słowo reguły słuchaj jest bardzo wymowne i w nim się zawiera, powiedziałbym, podstawowa postawa człowieka. Jest to kluczowe słowo. Chodzi o słuchanie sercem na nauk mistrza. Kim jest ten mistrz? Mistrz przede wszystkim jest Chrystus, a poprzez Chrystusa w ogóle Bóg. Słuchać trzeba sercem, byśmy powiedzieli, słuchać trzeba w sumieniu. I teraz to podstawowe nastawienie jest na słuchanie Boga jako mistrza czy ojca. Napomnienie łaskawego ojca przyjmuj chętnie i pełnie skutecznie. Oczywiście w drugim sensie tutaj się pojawia ktoś konkretny, kto jest tym ojcem czy mistrzem, konkretny człowiek.
Natomiast w istocie odnosi się to do Boga, tylko Boga nie mamy w sposób taki namacalny. Mamy go w pewnym sensie zapośredniczonego i tutaj dotykamy tego fundamentalnego wymiaru ojcostwa od razu. O tym troszeczkę później. Ojciec jest tutaj reprezentantem Boga, który jest ojcem. To jest jeszcze, proszę Państwa, to skoncentrowanie na tym ojcu czy nauczycielu, mistrzu. Potem w następnym zdaniu, czwarty werset z prologu mówi: przede wszystkim, gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby on sam to do końca doprowadził. Czyli Bóg czy Chrystus to do końca doprowadził. Nie? Kiedy coś robisz, nie? To nie jest tak, że ty sobie to wymyśliłeś teraz i się nauczyłeś, teraz to robisz po prostu, bo potrafisz i jesteś dobry w tym. Nie? Tylko pamiętaj, jeżeli coś chcesz zrobić, żeby to rzeczywiście było solidne i miało wartość autentyczną, to w modlitwie oddaj to Bogu, aby On sam to do końca doprowadził. Stąd postawa milczenia, słuchania, albo mówiąc inaczej, postawa też dziecka słuchającego, dziecka czy ucznia słuchającego, odpowiednio mistrza czy ojca. Milczenie i słuchanie jest warunkiem podstawowym, aby właśnie wejść w tą relację synowską do ojca. To drugie słowo, synu, właśnie wyraża to. My jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. To Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi. Nikogo na świecie nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest ważny, wszyscy braćmi jesteście. Chciałem wiedzieć, że wszyscy jesteśmy tylko uczniami czy dziećmi jednego ojca, którym jest Bóg. I jesteśmy nieustannie w szkole. Cały czas się uczymy. Natomiast Bóg obdarza niektóre osoby takim charyzmatem ojcostwa. I to ojcostwo w sensie takim wychowania dziecka, bycia w domu ojcem, jak i też takiego ojcostwa w sensie duchowym, właściwego prowadzenia kogoś ścieżkami wiary do Boga. Pisząc o gnuśności nieposłuszeństwa, święty Benedykt wskazuje od razu na zasadniczą trudność, która się w nas pojawia. To, co się nazywa grzechem pierworodnym albo tajemnicą nieprawości w nas. Oczywiście my najczęściej kojarzymy z tym opis grzechu rajskiego, którym to jest w jakiś sposób wyrażone. Natomiast bardziej mi się wydaje tak dobitnie i intelektualnie trochę też przedstawia to święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Ja może przeczytam fragment, w którym to tak mocno wychodzi. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawo, że jest dobrem. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. To jest tajemnica nieprawości w nas, którą każdy musi w sobie dostrzec. Ja kiedyś pamiętam jeszcze Leszek Kołakowski, ten filozof marksistowski, a potem bym powiedział niezależny filozof, taki, który pisał, że zapoznanie tej tajemnicy, zlekceważenie i w ogóle wyrugowanie jej z myśli, co nastąpiło w tej filozofii, powiedziałbym, oświeceniowej, owocuje największymi zbrodniami w historii. Bo pamiętamy, że Rousseau mówił, że człowiek się rodzi jak tabula rasa, czysta tablica, którą dopiero doświadczenie, wychowanie zapisuje. Czyli człowiek jest
taką gąbką, którą można ukształtować, gliną, którą można ukształtować i kształtuje go społeczeństwo. Do dzisiaj ten mit, powiedziałbym, funkcjonuje. Oczywiście jest duży wymiar tego kształtowania przez środowisko i tak dalej, wpływ, ale a niezależnie od tego człowiek ma pewne sumienie. Nie? No i poza tym to zło, ta skłonność do zła, niezależnie od wychowania istnieje. Niezależnie od tego istnieje. We wszystkich cywilizacjach kultura istniała. I ci, którzy są genialnymi ideologami, którzy wiedzą, jak wszystkich trzeba ukształtować, popełniają największe zbrodnie. I tak rzeczywiście się stało. Marquis dokonał największych zbrodni w historii ludzkości. Także i odkrycie tego, jest uznanie tego w sobie, jest podstawą do tego autentycznego zrozumienia, że my sami musimy się uczyć. My sami musimy się dać kształtować w sposób mądry, roztropny, do dojrzałości, do pełni, do tego, abyśmy umieli rozpoznać i realizować dobro, podejmować to, co dobre. U podstaw natomiast naszego życia jest jakiś bunt, który się nie wiadomo skąd bierze. My w Kościele się mówi, że ten grzech pierworodny jest grzechem takim, który się przekazuje przez urodzenie. Zwracam uwagę na to, że to nie jest grzech moralny, bo to jest skłonność do grzechu. Natomiast ta skłonność do grzechu potem powoduje faktyczne grzechy już moralne w konkretnych przypadkach. Natomiast to jest taka skłonność, którą każdy z nas ma. I tyle. Z niego dopiero potem rodzą się jakieś grzechy. Poza tym zwracam uwagę na to, że bunt dziecka jest czymś naturalnym w rozwoju. Bo psychologia rozwojowa mówi o tym, że zresztą to nie trzeba psychologii. Zwykłe obserwacje widać, że dziecko mniej więcej około trzeciego roku życia zaczyna się buntować i zaczyna tam pokazywać swoje ja. I ten okres takiego buntu tego dziecka jest potrzebny do tego, żeby to dziecko jakby wyodrębniło się. Ono często w tym okresie wcześniejszym nie odczuwa jeszcze swojej tożsamości, jakby częścią matki, czy w ogóle rodziców, czy dzieci. A dopiero wtedy się jakby wyodrębnia. I potem ten okres mniej więcej około 16 roku życia, w młodzieńczym okresie, kiedy dziecko, młodzieniec czy dziewczyna odkrywa swoją tożsamość, w sensie także woli, myśli, tożsamość intelektualną też taką. I też to jest naturalna okresja. I jeżeli on nie przejdzie, człowiek nie przejdzie przez ten okres buntu, buntowania, to często bywają potem tutaj opłakane sytuacja. Znam takie przypadki, że dziewczyna była tak grzeczna, tak, że w ogóle taki wzór grzeczności, nie? No i potem, kiedy stała się żoną i matką, nie była tak manipulowana, że obudziła się dopiero mając około 40 lat. Miałem 4 dzieci, 4 dzieci i wtedy dopiero się obudziła się i się rozwiodła. No bo to było nie do wytrzymania, nie? Ale to było tak, no ona sobie dała chodzić po głowie, bo tak była ukształtowana, tak ją wychowano na taką bardzo dobrą dziewczynkę, nie? Taki zawsze wzór grzeczności, nie? Że jakby nie osiągnęła tego poczucia własnej godności. Także to, że człowiek się buntuje i ten bunt jest, trzeba wiedzieć, że też on odgrywa jakąś pozytywną rolę w samym rozwoju człowieka. To jest jakiś taki paradoks, ale tak jest. Także jest to naturalne zbuntowanie, natomiast tajemnica grzechu pierworodnego mówi o tym zbuntowaniu, powiedziałbym jeszcze bardziej fundamentalnym, które jednocześnie próbuje, podważa same podstawy naszego istnienia i tego, co jest dobre. Przy czym wydaje mi się, że też znowu on odgrywa
jakąś rolę pozytywną w tym sensie, że człowiek musi sam odkryć wartości. Nie wystarczy, że je przyjmie, że mama, tata dziecku powiedzieli. On je musi sam, tak powiem, osobiście wybrać na zasadzie doświadczenia, przekonania, wyboru, bo tak to zobaczył. Święty Benedykt w sposób taki, powiedziałbym, no, jednoznaczny wprowadził to, co z Ewangelii wynika, na przykład równość. W starożytności, nawet tej chrześcijańskiej, istniało niewolnictwo. Natomiast u świętego Benedykta wewnątrz klasztoru to było w ogóle zniesione. Nie było. Święty Benedykt wyraźnie mówi, że nie można robić różnicy między tym, który przychodzi ze stanu niewolniczego, czystego, od tego, który przychodzi ze stanu człowieka wolnego. I bardzo wyraźnie o tym mówi. I poza tym, no właśnie ta równość, braterstwo, szacunek dla człowieka, wszystkie te wartości dla osoby jako takiej, to wszystko w regule jest. Regula zachowuje i przyjmuje tradycję, tą szlachetną tradycję, powiedziałbym, kultury antycznej, grecko-rzymskiej i biblijną tradycję. I to jakby syntetyzuje. I stąd my to tutaj w regule mamy, te wszystkie rzeczy. I potem istotne jest to, że regula od razu ustawia na samym początku, od pierwszego zdania, ustawia nas w takiej relacji do Boga, relacji dziecka czy ucznia, dziecka do ojca czy ucznia do mistrza. Słuchaj, synu, na ogół mistrza i na kunku nim ucho swego serca. To jest pierwsze zdanie, które od razu ustawia nas w jakiejś takiej postaci, postawie wobec Boga, syna czy ucznia. I to trzeba sobie zdać sprawę, że to odnosi się nie do tych, tylko do tych, którzy wstępują, są nowicjuszami, ale to się odnosi do wszystkich i rozciąga się na całe życie. I teraz dalej z prologu jest taki motyw, który pokazuje jakby no, to, co musi się dokonać w życiu. Powstanie więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowem i teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebłyskujące światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina wołając, abyście usłyszeli się głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. I co mówi? A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, a nauczę was bojaźni Pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, by ciemności śmierci was nie ogarnęły. Otóż punktem wyjścia, powiedziałbym, do tej drogi jest obudzenie się. Otwórzmy oczy na przebłyskujące światła, nasze uszy na głos Boga. Nadeszła godzina powstania ze snu. Uświadomienie sobie tego, że my normalnie żyjemy w takim swoistym letargu, że człowiek wchodzi w takie życie, w takie schematy, byśmy powiedzieli, jakąś rutynę, takie żyje się, jest niezmiernie ważne. Przy czym to żyje się jest bardzo mocno skoncentrowane na sobie. Czyli jeżeli wrócimy do tego obrazu relacji człowieka do Boga, to jest ten motyw życia w tym buncie, w tym gnuśnym nieposłuszeństwie. Człowiek nie słucha Boga, nie słucha tego, co jest autentyczną prawdą, tylko szuka swojego. Czasami, proszę Państwa, to jest zjawisko takie dosyć, powiedziałbym, oczywiste, powszechne. Ja mam wrażenie, że niestety tak w istocie dosyć niewielu osób zdaje sobie sprawę z tego, że tak jest. Natomiast najlepiej sobie to uświadomić w takim prostym doświadczeniu związanym z naszym myśleniem. Nam cały czas przychodzą do głowy różne myśli. Myślimy o tym, o tamtym, wyobrażamy sobie, przypominamy i tak dalej. I tak spontanicznie nam się wydaje, że to są nasze myśli, to znaczy my jesteśmy tymi, ja wiem, panami tych myśli, tego wszystkiego. Tylko że to jest nieprawda, dlatego że wystarczy tylko
proste pójście, powiedzmy, do kaplicy, że chce się skupić, chce, powiedzmy, tylko być przed Bogiem dla Boga, nie chce myśleć o innych rzeczach, no ale sobie może myśleć, może sobie chceć. Proszę bardzo, może chceć. A i tak te myśli przychodzą. W tym momencie zaczyna doświadczać tego, że to, co Franciszek bardzo dobrze określił, myśli nie są moje, nie są moimi myślami. On to nawet tak powiedział, mówi, ktoś mi myśli. Przecież oczywiście tu myśli to nie tylko same myśli, tak my je rozumiemy, ale także wyobrażenia, pragnienia, jakieś no, wspomnienia, także uczucia, czasami lęk. To na nas przychodzi, myśli na nas przychodzą. Okazuje się, nie są naszymi. Dopiero wtedy, kiedy my je za swoje uważamy, kiedy się z nimi utożsamiamy, wtedy one się stają nasze. Natomiast właśnie ten prosty fakt, że dopiero wtedy, kiedy się z nimi utożsamiamy, kiedy je przyjmujemy za swoje, stają się nasze, my tego nie widzimy. Wydaje się, że to są nasze myśli od samego początku. To nie są. Bo jeżeli nie chcemy tych myśli, a one jednak przychodzą, no to jest ewidentny taki znak, że to one nie są nasze. One jakoś na nas przychodzą, się narzucają nam, o tak bym powiedział. I to jest jednocześnie znak tego, że to, co się w nas dzieje, wcale nie jest pod naszą kontrolą. To nie jest tak, że my to mamy w garści, nad tym panujemy. Nie. My możemy tym zarządzać w jakiś sposób, okej, okay, ale jednak jest dużo takich fundamentalnych mechanizmy, które nami rządzą, czy oddziałują na nas i tak dalej. Pojawiają się, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. I tutaj też trzeba wiedzieć, że to żyje się nie jest takim w tym stanie, kiedy człowiek tak sobie żyje. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego właśnie, że tak żyjąc właściwie jest sterowany w życiu. Zresztą o tym za chwilę jeszcze powiemy. Człowiek myśląc, że jest sobą przez to, że po prostu tylko żyje i żyje no, tym, co mu się chce, się bardzo głęboko myli. On tylko myśli o tym, mniema, że tak jest. To jeszcze lepiej wychodzi w momencie, kiedy człowiek wpada w jakieś takie przyzwyczajenie czy nauk. No i sobie może powiedzieć, no to na przykład to głupie palenie papierosów. Nie? No, teraz, no dobra, to jest niezdrowe. No to ja to rzucę. Może sobie mówić. Bardzo wielu ludzi, no są tacy, którzy rzeczywiście rzucili i już tak sobie powiedzieli i koniec. Natomiast ja znam wielu ludzi takich, którzy się z tym borykają i nie mogą z tego wyjść, chociaż chcą. To pokazuje, że człowiek nie jest panem siebie, tak naprawdę. Że jest w nim to, co myśmy tutaj czytali z listu do Rzymian. Nie? Człowiek chce dobro, natomiast to mu nie wychodzi. Narzuca mu się zło. Nie jest w stanie z tego wyjść. Święty Paweł tam pisze, któż mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci. Któż mnie wyzwoli. I teraz to uświadomienie sobie, że ta struktura, w której normalnie człowiek żyje, w której tak mniema, że jest sobą i tak dalej, uświadomienie sobie, że to nie jest prawda, że jednak w tym momencie jesteśmy w jakimś takim odwróceniu się od samego źródła życia, w jakimś buncie wobec tego, jest czymś fundamentalnym. Okazuje się, że żeby stać się sobą, trzeba o siebie, że tak powiem, zawalczyć. Zawalczyć o siebie. I teraz właściwie ten takie wychowanie, na przykład wychowywanie dziecka, to ten, który wychowuje, musi sobie zdawać sprawę z tego, że tak jest. I trzeba wychowywać dziecko do tej świadomości podstawowej, że te wszystkie mechanizmy złe w nim działają. To jest właśnie to wynik tej tajemnicy nieprawości w nas. I prawdziwe wychowanie jest przede wszystkim wychowaniem do świadomości.
tego faktu, no i potem do zdolności rozróżniania tego, co jest autentycznie dobre, od tego, co jest złe. I teraz my nie jesteśmy sobą, my się sobą musimy się dopiero stać, ale stajemy się sobą przez wybory, które dokonujemy. I w związku z tym każdy, niezależnie od tego, czy jest dorosły, czy jest dzieckiem, i czy jest już jakimś zaawansowanym, jest rodzicem, czy nawet mistrzem jakimś życia duchowego, musi pamiętać, że musi się uczyć takiego wsłuchania się posłuszeństwa temu, co jest, pochodzi od Boga, czy od tego źródła życia. I tylko wtedy, idąc za tym, może stać się sobą. To normalnie jest tak, że ten głos od Boga, czy ten głos od źródła życia, my słyszymy w sumieniu. W sumieniu. Tutaj oczywiście z tym sumieniem to jest jeszcze cały problem. Zostawiam go trochę, bo akurat nie ma na to miejsca. Bo jest jeszcze wiele głosów innych wewnętrznych, które się podszywają pod sumienie, a sumieniem nie są. I one nas akurat prowadzą w złym kierunku. I sumienie trzeba też uczyć się rozpoznawać, uczyć się słyszeć ten głos sumienia. I tutaj człowiek tego się uczy na różny sposób. Temu towarzyszy na przykład praktyka czytania Pisma Świętego, takie liturgia, różne sytuacje, które przeżywa, obserwuje także u innych. I wtedy musi umieć patrzeć na to, co się dzieje, jaki jest prawdziwy sens tego, co się dzieje i do czego to prowadzi. Tylko tutaj powiem, że prawdziwe poznanie wartości tego, co człowiek wybiera, dokonuje się dopiero wtedy, kiedy człowiek widzi owoce. Po owocach poznacie, po owocach. I właściwie trzeba powiedzieć, że w wychowaniu dziecka i w wychowaniu siebie samego najważniejsze jest to, żebyśmy odkryli właściwe narzędzia do rozpoznawania, a nie tylko do rozpoznawania, ale także taką nabyli zdolność wybierania tego, co rozpoznajemy jako dobre. I jednocześnie uczymy się odrzucać tego, co jest złe, co rozpoznajemy jako złe. Sami uczymy tego rozróżniania, jednocześnie zdolności do wybierania. Dalej w prologu czytamy tak. Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza, który jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Jeśli słysząc to odpowiesz ja, rzecze Ci Bóg, skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych Twe wargi, odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem, oto jestem. Cóż dla nas mniejszego, bracia najdrożsi, na ten Boży głos zaproszenia. Oto w swojej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia. Spośród licznego tłumu. To jest właśnie ten liczny tłum. To jest ten stan, w którym człowiek właśnie myśli schematami, szablonami, które funkcjonują w społeczeństwie. To jest wygodne, funkcjonować według szablonu, schematu, bo nie wymaga myślenia, a także nie wymaga, powiedziałbym, odwagi, ryzyka. Kiedy człowiek myśli sam, stara się rozpoznać coś i odkrywa, że coś jest jakąś wartością, no oczywiście to odkrycie, to poznanie jest subiektywne. I teraz konfrontacja tego poznania z rzeczywistością może być bolesna, bo może się okazać, że to jest nieprawda. Jest to jakieś ryzyko. Natomiast jeżeli istnieje taki schemat w życiu, no to on jest łatwo, powiedziałbym, przyswajalny i łatwo też funkcjonujący. I człowiek zakłada z góry, że to, co się robi normalnie, jest ok, jest dobre, no i nie ma w ogóle problemu z takim, problemu, czy dobre, czy złe. Tak się żyje, tak jest. No. Wszyscy, inni tak robią, wszyscy tak robią, to znaczy, że
że jest w porządku. Natomiast właśnie to niestety jest inaczej. Człowiek musi się nauczyć osobiście rozróżniać, zobaczyć i potem to wybrać. Jest to, powiedziałbym, niezmiernie ważne, bo wtedy człowiek naprawdę staje się sobą, staje się podmiotem, autentycznym podmiotem swoich działań. Tylko wtedy, kiedy sami zaczynamy widzieć, rozpoznawać i wybierać to, co rozpoznajemy, stajemy się rzeczywiście sobą, podmiotem własnego działania. I tutaj kluczowe jest, proszę Państwa, to zdanie, pytanie właściwie, które tutaj pada. Któż jest człowiekiem, który miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? To jest kluczowe pytanie, które stawia święty Benedykt. Żeby prawdziwie żyć, żeby prawdziwie stać się sobą, trzeba tego chcieć. Trzeba tego chcieć, to bardzo chcieć. Jeżeli człowiek, że tak powiem, sobie nie podejmuje tej refleksji, po prostu się zwalnia z tego i właśnie jest w tej strukturze, żyje się, jest na tyle leniwy, żeby się naprawdę chciało zostać sobą, no to jest tak, jak jest. Jest podobnie, proszę Państwa, jak w ogóle w zdobywaniu wiedzy czy poznania. Człowiek może się czegoś nauczyć wtedy, kiedy tego chce. Musi chcieć, musi w związku z tym podjąć jakieś działania i dopiero wtedy, kiedy chce, się uczy. A jeżeli się zwalnia z tego, no to żyje według takich schematów, które funkcjonują w społeczeństwie i tak funkcjonuje, tylko musi wiedzieć, a on najczęściej tego nie wie, no bo jest to mniemanie, że nie jest sobą. Wtedy nie jest sobą. Tutaj, proszę Państwa, widać, jak niezmiernie ważne jest to uświadomienie sobie, że żeby stać się sobą, trzeba tego chcieć. To człowiek siebie wybiera. Tak to już jest, tak jesteśmy skonstruowani, że bez autentycznego wyboru siebie człowiek nie będzie sobą, bo to kosztuje. Kosztuje wysiłku, kosztuje odwagi cywilnej, odpowiedzialności, a tak w takiej strukturze się żyje, człowiek jakby się zwalnia z tego wszystkiego i idzie z falą tego, co się normalnie dzieje wokół. Następny moment, który tu jest istotny, to jest to, że to obudzenie się jest wynikiem odpowiedzi na wezwanie. Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. I jeśli słysząc to odpowiesz, ja odpowiesz. Jest to odpowiedź. I tutaj, proszę Państwa, jest to niezmiernie ważne. To jest odpowiedź. Odpowiedź na wezwanie Boga. Tak, tutaj jest. Ale trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, taka teza fundamentalna. Człowiek ze swojej istoty jest odpowiedzią. To, proszę Państwa, wynika stąd, że człowiek jest tak skonstruowany, tak jest stworzony. Kiedy Bóg stwarzał go, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Już od tej strony on jest jakimś podobieństwem, obrazem i może się znaleźć autentycznie tylko wtedy, kiedy jest tym dobrym obrazem, czyli dobrze odpowiada na, koresponduje do tego źródła, tego oryginału, którym jest Bóg. I tylko wtedy, kiedy powiedzielibyśmy, żyje według dynamiki tego, co jest jego źródłem, fundamentem, źródłem tożsamości, obrazem, punktem odniesienia. Tylko wtedy naprawdę może stać się sobą, może zacząć żyć w pełni. I teraz tutaj, proszę Państwa, znowu widzimy, jak niezmiernie ważne jest to pierwsze słowo reguły, kiedy święty Benedykt pisze: słuchaj. Żeby odpowiedzieć, trzeba wpierw usłyszeć to pytanie. I proszę zobaczyć, już mówiliśmy o tych myślach trochę, może o nich powiem jeszcze trochę więcej. Jakby Państwo tak się przyjrzeli temu mechanizmowi,
rodzenia się w nas coraz to nowych myśli, wyobrażeń, skojarzeń, przypomnień, uczuć, lęków i tak dalej, to proszę Państwa, one działają, znaczy pojawiają się w naszej głowie z niesamowitą częstością. To znaczy bardzo w krótkich odcinkach czasu się pojawiają nowe, coraz to nowe. I te odcinki to są, proszę Państwa, dosłownie sekundowe sprawy. Między sekundą a kilku sekundami pojawia się nowa myśl, nowe wyobrażenie, nowe wspomnienie, nowe, coś nowego. I teraz, kiedy człowiek się tym zajmuje i tym żyje, tak naprawdę nie jest w stanie się skupić, aby usłyszeć to, co jest głębiej. Tylko cały czas skacze jak po tych obrazach, po tych myślach, po tych wyobrażeniach. Cały czas żyje tą powierzchnią tego wszystkiego. Często oczywiście to są myśli, które są zupełnie niezwiązane z naszym życiem, nie odnoszą się w żaden sposób do głębi, nie sięgają, nie dotykają tych fundamentalnych pytań odnoszących się do naszego życia. I teraz, proszę Państwa, niezmiernie ważne jest to, abyśmy nauczyli się słuchać tego, co jest istotne. Stąd właśnie to słuchaj, synu nauczmistrza, i nakłoń ku nim ucho swego serca. Trzeba umieć słuchać sercem. Serce jest ukrytym centrum w nas, w którym, tak to w katechizmie czytamy, człowiek wybiera te fundamentalne postawy, najważniejsze sprawy. Wybiera życie albo śmierć na tym poziomie. Bo my oczywiście wybieramy i możemy reagować na różne rzeczy, ale czy wybór między tym, czy będziemy pili kawę, czy herbatę, no nie jest wyborem, powiedziałbym, proszę Państwa, egzystencjalnym, który nas określa i rozstrzyga o tym, czy jakimi jesteśmy ludźmi, czy jakie będzie nasze życie. Natomiast właśnie te głębokie pytania rozstrzygające o tym, kim jesteśmy, czy kim będziemy, one się dokonują w sercu i żyjąc tylko tymi myślami, które do nas przychodzą, w ogóle do tego nie sięgamy. W ogóle nie sięgamy. I teraz przy wychowaniu swoich dzieci właściwie trzeba, no powiedziałbym, po pierwsze uświadomić ten proces, powiedziałbym, rodzenia się jako odpowiedź. Ale żeby to nastąpiło, musimy pierwsze usłyszeć to, co jest rzeczywiście głębokim głosem w nas, gdy się rodzi. Teraz jednocześnie ten dalszy fragment tego tekstu mówi o tym, no ja może przeczytam. Jeśli słysząc, co odpowiesz ja, rzeczę ci Bóg. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twoje wargi, odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. To jest warunek, żebyśmy rzeczywiście weszli w tą relację z Bogiem prawdziwie. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. Wtedy dopiero wchodzimy w żywą relację z Bogiem. Otrzymujemy to, co no, udział w prawdziwym życiu. To jest związane z tym, że Bóg jest dobry, jest absolutnie dobry. I święty Jan pisze w liście tak, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, żadnego zła nie ma w nim. Jest światłość, jest czystość, jest dobro. Jeżeli jest jakieś zło, to ono pochodzi skądinąd, nie od Boga. Przy czym, proszę Państwa, ważne jest tutaj to, że to zło, o którym tu jest mowa, to nie jest po prostu zło moralne. Oczywiście też zło moralne. Ale się to zło nie redukuje do zła moralnego, do grzechu jako takiego. W Ewangelii jest opisana taka scena, kiedy tak zwany bogaty młodzieniec przybiega do Pana Jezusa i pyta go, co mam czynić, żeby dojść do zbawienia, co mam robić. No Pan Jezus mu przypomina, że tam już pomijając ten wstępny dialog, przypomina mu, że trzeba po prostu żyć zgodnie z przykazaniami. Kiedy on się spytał, jakimi, no to
Tam jest też charakterystyczna rzecz. Pan Jezus wymienia te przykazania, które my mówimy, że są w tej drugiej tablicy, to znaczy te przykazania, które odnoszą się do naszych relacji z innymi ludźmi. Nie do Boga, tylko z ludźmi. O tych pierwszych przykazaniach odnoszących się bezpośrednio do Boga. Pan Jezus... Cieniu do tej relacji do Boga, bo ona jest taka, powiedziałbym, niełatwa do uchwycenia. Natomiast w relacji do bliźniego to się przekłada na bardzo konkretne postawy. Przy czym trzeba pamiętać, że w Biblii, jeżeli jest mowa o miłości, to nie tak u nas jest ona kojarzona jako uczucie, uczucie sympatii, już nie mówię o zakochaniu, ale uczucie jakiejś takiej no, życzliwości, jak kogoś kochamy, to lubimy z nim być, lubimy z nim rozmawiać, jest taka sympatia. To nie o to chodzi. Miłość to znaczy bardzo konkretna pomoc, miłosierdzie okazane, wsparcie, zrozumienie i tak dalej. To jest konkretna postawa. Konkretna. I teraz właśnie to chodzi o bardzo konkretną postawę wobec tego drugiego człowieka. Potem słyszymy, Pan Jezus mówi, mówiąc o sądzie, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Nie, coście czuli do tego człowieka, tylko coście uczynili, konkretna postawa. Ona rozstrzyga o tym, czy człowiek rzeczywiście kogoś kocha, czy nie. Dlatego to jest ta druga tablica. Natomiast potem na końcu, kiedy on mówi, że to wszystko wypełnia, no to on powiedział, jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. No i tutaj niestety okazało się, że nie było go stać na to, żeby to wszystko sprzedać, rozdać ubogim, pozbyć się tego. I proszę zobaczyć, samo posiadanie dóbr nie jest czymś złym moralnie. On to odziedziczył pewnie, to nie ukradł, zła nie zrobił, nie popełnił. Po prostu tak się stało, że wywodzi się z rodziny, która ma jakiś majątek, no i on ten majątek odziedziczył, więc... To dziedziczenie majątku nie jest żadnym grzechem moralnym. Natomiast zło polega na tym, że on nie był w stanie się od tego uwolnić. Był tak przywiązany do tego dobra, że mu nie pozwoliło to przywiązanie pójść radykalnie za drogą szukania Boga. Także zło, o którym tutaj mowa, nie sprowadza się tylko do zła moralnego. My niestety w naszym myśleniu właśnie myślimy tylko o złu moralnym. Byle nie zgrzeszyć. Byle przez ten grzech nie odciąć się od Boga. On nie zgrzeszył. Też nie zgrzeszył tym, że nie sprzedał wszystkiego, co posiadał i rozdał ubogim. Też nie zgrzeszył przez to, że tego nie zrobił. Zresztą nikt nie powie, że to jest grzech, że ten swój majątek zachował. Natomiast faktem jest, że właśnie ta rada Pana Jezusa nie została wysłuchana i w związku z tym On nie poszedł w tym kierunku. Jednego Ci brak, jedno Cię wiąże i nie pozwala Ci naprawdę iść do Boga. To Twoje przywiązanie do bogactwa. I Pan Jezus potem na końcu tej przypowieści mówi: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają nadzieję. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Więc to odcięcie się od zła nie odnosi się tylko do zła moralnego. W czym warto tutaj zwrócić uwagę na to, co święty Benedykt wymienia tutaj. No, przytoczę tutaj jeszcze raz ten tekst. Mówi, skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, grzech języka, od słów podstępnych swe walki. Odcom od złego czyń dobro, szukaj pokoju i za nie. Jest to, proszę Państwa, powściągnij swój język od kłamstwa, od przewrotnej mowy, od przekleństw, orzeczenia, podstępu. Mówiąc inaczej, żyj w prostocie i prawdzie. I tutaj chodzi o, powiedziałbym, ogólną taką prawość życia. Dopiero wtedy, kiedy sami podejmujemy program życia jako oparty o prawdę, dopiero wtedy możemy to przekazywać innym. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, nie wchodzi na taką drogę w swoim życiu, to też nie będzie w stanie przekazać tego innym.
będzie mógł realizować jakiś program wychowawczy, który jest oparty no, o jakieś wyobrażenie, jakąś ideę wychowania. Będzie to rodzaj urabiania człowieka, albo mówiąc trochę brutalnie, językiem Gombrowicza, będzie to upupianie ludzi, wtłaczanie ich w pewne takie schematy, które no, człowiekiem rządzą. A mówiąc językiem biblijnym, będzie to takie prowadzenie ślepego przez ślepego. Ten wychowawca będzie wprowadzał tego prowadzonego, tego ucznia w podobne schematy, w podobne problemy, jakimi, w jakie sam jest uwikłany. Można być dobrym ojcem czy wychowawcą tylko wtedy, gdy jest się dobrym uczniem i synem. Jeżeli nie widzimy, nie doświadczamy tego, że w istocie jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli ktoś jest niewierzący, oczywiście mówi, że Boga nie ma, więc trzeba powiedzieć, jeżeli sam ktoś nie jest otwarty na uczenie się życia w prawdzie, słuchania tej prawdy, odkrywania tych prawdziwych zasad życia, no proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że życie ludzkie jest rządzone pewnymi bardzo określonymi prawami. I tutaj to jest tak jak prawa przyrody. Jeżeli ktoś będzie ignorował te prawa przyrody i próbował robić coś wbrew nim, no to fatalnie się to skończy. I w życiu człowieka też tak jest, w wymiarze duchowym, że nieuwzględnienie czegoś potem się mści na człowieku. Człowiek robi jakieś głupstwo w tej materii, nie liczy się z autentycznymi prawami, no to ten człowiek ostatecznie, proszę Państwa, przegra i to się zemści na nim. Ja myślę, że proszę Państwa, na przykład ta seria filmów Kieślowskiego, Dekalog, właściwie ona tak jest skonstruowana, te filmy są, że on tam pokazuje, że coś robi wbrew, powiedziałbym, tym fundamentalnym przykazaniom, no i potem to ma swoje smutne konsekwencje. Tak to Kieślowski robił. Bardzo taki dobry przykład na to. I teraz, proszę Państwa, druga rzecz, która jest bardzo ważna przy wychowaniu i przy prowadzeniu. Ono ma zawsze charakter praktyczny. To nie wystarczy przedstawić jakiś model, jakiejś myśli, tylko ideę, ale trzeba człowieka wprowadzać pewną praktykę życia. Tam troszeczkę przypomina, proszę Państwa, życie, się mówi o higienie życia, no to żeby ta higiena była zachowywana, to trzeba odpowiednio mieć jakiś rygor w odniesieniu do jedzenia, potem do na przykład do tego, że człowiek się musi poruszać, ćwiczyć coś i tak dalej. To muszą być konkretne praktyki, konkretne w życiu podejmowane wysiłki. Jeżeli tego nie ma, no to człowiek do niczego nie dochodzi. Podobnie, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Też musi człowiek uczyć się i najlepiej jeszcze, jeżeli to robi tak, żeby wykorzystywać najlepszy czas swojego dnia, odpowiednią metodę uczenia się, żeby efekt był pozytywny. I to samo odnosi się do życia duchowego. Trzeba podjąć pewne praktyki życia, które dopiero człowieka wprowadzają w zrozumienie, w mądrość życia. Na końcu prologu święty Benedykt pisze tak. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i powiedniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłość. Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie. Fundamentalną sprawą tutaj w tym ćwiczeniu, proszę Państwa, jest wytrwałość i to wytrwałość w relacji z osobami, w życiu wspólnym. Święty Benedykt oczywiście mówi o życiu w klasztorze, we wspólnocie klasztorowej, ale normalnie to taką wspólnotą jest małżeństwo. Jest życie rodzinne. To jest ta wspólnota, której człowiek się uczy. I to podstawowe ćwiczenie to jest to, co się dokonuje w życiu wspólnym. Umiejętność porozumienia, zrozumienia drugiego, dogadania się w sytuacji konfliktów i tak dalej. To jest podstawowe ćwiczenie. Szukaj pokoju, idź za nim. Wskazanie takie, można by powiedzieć, może dziwne, ale,
Ale jeżeli żyjemy na przykład we dwie osoby w małżeństwie, szukaj pokoju, to jest bardzo konkretne wskazanie. Czyli rób coś takiego, co nie prowadzi do wojny. A czasami ostatnio się przyglądałem takiemu dialogowi małżeńskiemu, tak się złożyło, że byłem zaproszony tam do takiej rodziny i tam nawet nocowałem. No i przy okazji tak słuchałem, jak oni się komunikują. No i robią podstawowe błędy. Przy drobnych rzeczach wytykają sobie tam akurat takie przytyki są po prostu zupełnie niepotrzebne. I te przytyki to jest dokładnie przeciwieństwo tego szukania pokoju. No po co ten przytyk? Po to, żeby po prostu tam komuś dać do zrozumienia, że nie jest okej. Po co to wszystko? Oczywiście są momenty, w których trzeba mówić o tym wprost, nie? Ale sobie mówimy, to teraz porozmawiajmy sobie o tym, co mnie boli w Twoim zachowaniu i podzielmy się tym, żebyśmy wiedzieli, jak przeżywamy siebie nawzajem. Okej. I to jest wtedy taka godzina szczerości, czy jak to tam nazwać. I to jest moment na to, żeby te rzeczy mówić, ale z góry jesteśmy nastawieni. A tak ni z gruszki, ni z wietruszki, wiecie, gdzieś tam po prostu taką szpilę komuś włożyć, to po co? Szukaj pokoju. Czyli nie próbuj tego drugiego drażnić jakimś tam, czy pokazywać mu, że ty masz słuszną pretensję do niego. No po co? Zresztą nie buduje. Szukaj pokoju. Czyli szukaj takiego sposobu, a jeżeli już nawet musisz to powiedzieć, to powiedz to tak, żeby to nie była taka szpila. Nie? To jest znowu ogólna zasada, taka powiedzmy psychologiczna, mówi o tym, że trzeba na przykład człowiek nie będzie ranił drugiego wtedy, kiedy będzie mówił o swoim uczuciu. Powie, zrobiłeś tak i tak, mi jest bardzo przykro, bo mnie to akurat uderza, nie? Ja to tak odbieram. No to wtedy nie ma agresji, bo to nie jest taka szpila, tylko po prostu relacja z tego, jak ja odbieram takie czy inne zachowanie kogoś, nie? Że to mnie boli. To wtedy pojawia się zupełnie inny rodzaj dialogu. Nie ma wtedy tego takiego właśnie niepokojenia. Więc fundamentalną sprawą jest charakterów powoduje niemożliwość życia. Sprawa załatwiona, więc szukamy innego charakteru, który nam będzie bardziej się podobał, bardziej nam będzie odpowiadał i wtedy będziemy żyli. A to znowu jest mniemanie, bo niestety w każdej relacji gdzieś tam każdy ma swoje, a to niekoniecznie jest zgodne z tym, co inny by chciał. Pod koniec czwartego rozdziału, właśnie na samym końcu święty Benedykt, czwartego rozdziału, który jest rozdziałem o narzędziach dobrych uczynków, mówi tak. Naszą zaś pracownią, której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków, we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. No właśnie, to jest tak bardziej bezpośrednio powiedziane, o co chodzi. Konkretnie. W każdym razie to jest to. I tutaj jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Człowiek jest odpowiedzią na wezwanie. I przestrzeń naszej realizacji siebie jest przestrzenią spotkania z osobą, z innymi osobami. Człowiek może się w pełni odnaleźć, tak naprawdę w pełni tylko wobec Boga. Natomiast w normalnym życiu my stajemy się sobą właśnie w tych relacjach z innymi. I to jest tutaj, proszę Państwa, dlatego to życie we wspólnocie i wytrwałości w tym dialogu jest tak ważne. Bez tego my nie jesteśmy w stanie się stać autentycznie sobą. Tym razem będziemy czytali taki absolutnie klasyczny tekst o opacie, który jest właśnie ojcem. Tylko na początku jeszcze taki fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie nie do
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na uczcie i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Widzicie, tutaj jest ten cytat, ten fragment, który mówi: nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest wasz ojciec. To jest taki, powiedziałbym, znamienity tekst, który o tym mówi. W każdym razie chodzi o taką rzecz, że jedynym tak naprawdę prawdziwym ojcem jest tylko Bóg. I ja to tutaj jakby w tym wykładzie moim przedstawiałem, ale tutaj widzicie, że jest fundament tego. To jest niezmiernie ważne, szczególnie dzisiaj w dobie takiego kryzysu ojcostwa. Bo rzeczywiście w tej materii jest ogromny kryzys i dużo ludzi ma złe doświadczenie w związku z ojcem. I ja się zastanawiałem na tym, jak można z tego złego doświadczenia wyjść w ogóle, jak to może być. Natomiast wydaje mi się, że wyjście jest tylko właśnie jedno, że się znajdzie tego prawdziwego ojca. To doświadczenie, które jest doświadczeniem Boga. Ci ojcowie, którzy tutaj na ziemi są, to są tylko, powiedziałbym, odblaskiem, czy zastępcami tego ojca, czy jakimś znakiem. Czasami jest to karykatura, zaprzeczenie jakiegokolwiek ojcostwa. I to jest fundamentalny problem dzisiejszy, że nie ma tego prawdziwego ojcostwa. Stąd właśnie też moje podkreślanie tutaj tego, że tak to jest zresztą w regule ustawione, że opat jest tylko zastępcą. Jest kimś, kto ma być takim znakiem, takim obrazem, odesłaniem do tego, który jest prawdziwym ojcem, do Boga. Natomiast my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i tyle. I życie na ziemi jest w gruncie rzeczy takim procesem wychowania do prawdziwego życia. To jeszcze nie jest życie, to jest szkoła. Tak samo jak w szkole człowiek się uczy różnych rzeczy, które są niezbędne w życiu, uczy się, są warsztaty także jakieś rzemieślnicze czy jakieś inne, na których się uczy i ćwiczy w pewnych rzeczach, które będzie potem zawodowo wykonywał. Tak samo i tutaj na ziemi, to tak de facto jest coś takiego, bo to życie na ziemi się i tak kończy. Natomiast to życie nasze, zresztą Pan Jezus mówi o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie, nie na ziemi. My jesteśmy zaplanowani w Bożym zamyśle na uczestników Królestwa Bożego, a nie na ziemian chodzących po ziemi i tutaj, że tak powiem, mający swoje królestwo. To jest szkoła. I teraz zobaczmy, że jak to jest. Jeżeli weźmiemy na przykład Biblię i spojrzymy na sam początek stworzenia człowieka. Są dwa opisy stworzenia. Ten pierwszy jest późniejszy. Ten, który najczęściej tam cytujemy, że tam przez 6 dni Bóg stwarzał świat, potem w 6 dniu człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. A potem w drugim rozdziale jest drugi opis stworzenia, ale on jest starszy. Ten pierwszy opis został dołączony do pierwotnego tekstu i jest swoistym takim hymnem na cześć Boga Stwórcy. Tak naprawdę prawdopodobnie liturgicznym hymnem. Natomiast ten drugi opis jest taki bardziej obrazowy. Tam Bóg lepi tego człowieka z gliny czy z prochu ziemi. Tchnął w jego nozdrze tchnienie życia, stąd człowiek stał się istotą żywą. Potem umieścił go w raju, w Edenie. I tam właśnie jest tak, że Bóg, no pierwsze pamiętamy, że Adama stworzył, nie, tam przyprowadza różne zwierzęta, Adam je tam nazywa i tak dalej. No potem stworzył Ewę, oni są we dwójkę. I raj jest takim miejscem, w którym
To jest właśnie tak, jakbym powiedział, przedszkole, w której Bóg to dziecko, to ukochane dziecko, jakim jest człowiek, wychowuje. I to wszystko tak wygląda, że on tak przechadza się z tym człowiekiem po tym raju i tam tłumaczy wszystko. I on to przyjmuje. Taka byłaby koncepcja. Bóg chce tego człowieka wychować do pełnej dojrzałości. Tak jak ojciec wychowuje swoje dziecko, żeby na przykład potem przejęło majątek, zarządzanie tym wszystkim itd. I to jest coś w tym stylu. Tyle, że po drodze nastąpiło dramatyczne wydarzenie pod tytułem grzech człowieka. To spowodowało, że człowiek, że tak powiem, musiał opuścić ten raj. Ale to, że człowiek został wypędzony z raju, wcale nie zmienia tego pierwotnego zamysłu. Zamysłu, powiedziałbym, wychowawczego. Historia biblijna to jest historia zbawienia. Tutaj jest akcentowane zbawienie, ale można by powiedzieć, że to jest historia wychowywania człowieka do dojrzałego spotkania z Bogiem. Ten zamysł Boży do wychowania człowieka do autentycznego spotkania, w którym jest uszanowana, absolutnie uszanowana wolność człowieka i jego zdolność rozumowania i tak dalej, jest, powiedziałbym, niesamowity. W raju człowiek miał bezpośredni, łatwy kontakt z Bogiem. Dzisiaj ten kontakt jest utrudniony właśnie przez, jak żeśmy tutaj w kontekście tej śmierci mówili, ogromnego lęku, i człowiek przez te okulary albo pożądania, albo lęku widzi inaczej niż to, co trzeba naprawdę widzieć. Stąd w Ewangelii Pan Jezus mówi na samym początku: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, i tam nawracajcie się, właściwie metanoete, zmieniajcie swoje myślenie, zmieniajcie swój umysł i wierzcie w Ewangelię. Zmieniajcie sposób patrzenia na świat, na rzeczywistość, i żebyście mogli ją właściwie zobaczyć, no i potem wybrać, co jest dobre. Bóg ma względem nas zamysł wychowania i on jest aktualny do dzisiaj. Tym w zamyśle jest to, aby człowieka doprowadzić do pełni, właśnie do tego dzieciństwa Bożego i dziedzictwa w Jego Królestwie. Natomiast to, co człowiek realizuje najczęściej i to, co niestety ta dzisiejsza kultura oświeceniowa lansuje, to człowiek chce się realizować przez realizację swoich zamysłów, pomysłów na życie. To jest coś w gruncie rzeczy fatalnego, dlatego że to tak, by dziecku powiedzieć, żeby ono sobie wymyśliło, kim ma być, i potem, żeby ono to realizowało, nie? Kiedy ono życia nie zna, to co ono może powiedzieć, nie? Kim ma być i jakie ma być. Ono dopiero to, ono musi do tego dojrzeć, żeby zrozumieć, kim może być. Te wyobrażenia dziecka są niedojrzałe, nieadekwatne do roli dorosłego, dojrzałego człowieka w społeczeństwie. Więc to dziecko nie może mieć swojej wizji i ją realizować, bo ona jest po prostu... Zresztą najczęściej to jest tak, chłopcy chcą być jakimiś pilotami, kosmonautami, czy nie wiadomo kim tam jeszcze, nie? No i proszę bardzo, no i teraz realizujmy to wszystko, no bo akurat to jest dla dziecka atrakcyjne. No, potem się okazuje, że to jakoś inaczej się układa i najczęściej, na szczęście, to wyobrażenie to... A te pragnienia się jednak zmieniają, dzięki Bogu zresztą. Natomiast właśnie ta kultura nasza oświeceniowa, ona podkreśla tą własną wolę człowieka i pójście za wyobrażeniami. W prologu, tak żeśmy to czytali, nie? Święty Benedykt adresuje go do ludzi, którzy nie chcą realizować własnej woli, bo wiedzą, że ona jest, te własne chęci, które człowiek ma, że one nie są dobre, one nie są dojrzałe. Chcę natomiast służyć pod posłuszeństwem Chrystusowi, który lepiej od nas wie, co jest naprawdę dla nas dobre. Prawdziwe wychowanie powinno nas otwierać na Boga, na ten Boży zamysł. Jeżeli by ktoś nie wierzył, no to można powiedzieć, polega na otwarciu się na to, kim naprawdę jesteśmy, jaka jest prawda o nas, jaka jest prawda o naszym życiu, jakie są jego prawa, zasady, abyśmy umieli
podejmując je, czy będąc posłuszny tym, mogli dojść do pełni. Jeżeli ktoś chce być sportowcem, na przykład skoczkiem narciarskim, nie? I chce być mistrzem świata, no to przepraszam, to musi pewne rzeczy zachowywać. I nikt dzisiaj nie będzie kwestionował tego, że musi trzymać mocną dietę i musi być lekki. Rozumiecie? Musi być lekki. A będzie ciężki, to nie ma szans być mistrzem świata. I ta reżim diety, nie mówiąc już o innych rzeczach, musi być wysportowany, nieelastyczny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być. Jeżeli nad tym nie popracuje, tego z tym się nie zgodzi, bo to wynika po prostu z normalnej fizyki, będzie za ciężkim, to szybciej spadnie, no i tyle. No i więc po prostu to jest tak, jeżeli człowiek chce prawdziwie żyć, musi respektować te prawa, które związane są z jego życiem. No i wychowanie powinno być prowadzić do tego, że człowiek po pierwsze zrozumiał, że takie prawa w ogóle istnieją. Po drugie, żeby je chciał poznać i je w swoim życiu potem realizował. I to jest proces odkrywania. Tak, wychowanie po prostu. Odkrywanie jakichś praw. To jest od tego aramejskiego Abba. Jedno z nielicznych aramejskich słów, które w Ewangelii spotykamy. Abba to znaczy ojciec, ale w tym takim familiarnym takim odniesieniu. Czasami się mówi tatusiu, nie? Tatuś, coś takiego. Abba to jest właśnie ten dobry ojciec. I on powinien swoimi czynami dawać wyraz swojej godności. Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazwa go jego imieniem. Mówi przecież apostoł, otrzymaliście ducha przybrania za syn, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. No właśnie. Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa. Ten model, o którym mówiłem wcześniej, że ojciec ziemski jest tylko wzorem, odnosi do tego prawdziwego ojca, dlatego on może stać się prawdziwym ojcem, tylko wtedy, dobrym ojcem, kiedy zrozumie, że sam jest dzieckiem jedynego ojca. Kiedy to zrozumie i wtedy dopiero jego bycie ojcem nie jest modelowaniem dziecka, tylko jest prowadzeniem do tego jedynego ojca. Taki jest sens. Wiara widzimy w klasze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go jego imieniem. Mówi przecież apostoł, otrzymaliście ducha przybrania za synów, który możemy wołać Abba Ojcze. To jest, proszę Państwa, też przedziwny tekst, dlatego że nigdzie w tekstach teologicznych Państwo nie znajdą w odniesieniu do Chrystusa określenie Abba, czy Ojciec. To wynika z dogmatu wiary, w którym mówi o Trójcy, że w Trójcy wszystko jest jednością poza przeciwstawną relacją Ojca i Syna. Ojciec jest Ojcem, a Syn jest Synem. I Syn nie jest Ojcem, a Ojciec nie jest Synem. W związku z tym, ponieważ Chrystus jest Synem, no to nigdy się nie mówi o Nim Ojcze. Natomiast tutaj jest taki tekst, który mówi o tym, że On jest Ojcem, że ktoś się zwraca do Niego Abba Ojcze. I to z kolei jest, proszę Państwa, jakby inne podejście do tego zagadnienia, dlatego że w tradycji monastycznej właśnie ci mnisi, którzy tam doświadczyli coś w życiu na pustyni, jak przychodzi nowi uczniowie, no to oni się zwracali do takiego mnicha słowem Abba. Abba, powiedz mi słowo. Przychodzi po słowo do tego mistrza, nazywa go Abba, czyli ojciec, ojcze. I w tej tradycji Chrystus jest Abba. Jedyny, to jest tak, byśmy powiedzieli troszeczkę, mistrzu, nauczycielu, rabbi. Tylko w tym wypadku, po tej linii, w tradycji, gdzie ten mistrz, ten jest Abba, ojciec, stąd właśnie Abba, ojcze. I teraz opat nosi to imię Abba, Abbas, nie? które w tej tradycji monastycznej właśnie się odnosi ostatecznie do Chrystusa, który jest tym mistrzem, tym prowadzącym. Stąd tutaj, to jest jeden taki tekst, jaki znam w teologii, żeby tam się takie określenie odnosiło się do Chrystusa. Ale tu jest ważne to, że On jest tylko tym, który odnosi, jest, odsyła do tego prawdziwego Ojca. To jest naprawdę, proszę Państwa, wydaje mi się dzisiaj przy tej chorej całej strukturze społecznej, jakie u nas jest jedyny taki ratunek do tego, żeby się troszeczkę uleczyć,
z tych chorych układów, które bywają u nas do dzisiaj. Zresztą znam też taki przypadek, że ktoś, kto miał takiego nieciekawego ojca, poza tym, że alkoholika, to w ogóle takiego, który zniknął nie i chociaż mieszkał w tej samej miejscowości i w ogóle syna nie znał, nie poznawał mnie. On przeżył takie doświadczenie straszne, kiedy mając 16 lat widzi swojego ojca, on też go widzi, w ogóle go nie poznaje. To jest jego syn. Się wtedy zamknął na to. I potem mówi tak dopiero, jak on sam miał syna, to w relacji do swojego syna leczył się z tego doświadczenia takiego związanego z ojcem. Ale to właśnie dlatego, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę dziećmi tego samego ojca. Dlatego też opat nie powinien uczyć, ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem pańskim. Ale polecenie jego albo nauka niech zapada w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości. No bo tutaj jest to odniesienie do tego, że to nie może być nauka swoich jakichś pomysłów, idei, koncepcji, ale Boża sprawiedliwość. Dla ludzi niewierzących powiedziałbym, to ma być po prostu sprawiedliwość. Sprawiedliwość, uczciwość, prawda, dobro, piękno, obiektywne. Nie tylko według mojego gustu, według mojej filozofii, tylko to, co jest rzetelnie, dobre, prawdziwe i tak dalej. Że on powinien tego uczyć. Zresztą to się zawiera też w tym. Tylko oczywiście u nas tym adresatem, tym źródłem tego wszystkiego jest sam Bóg. Niech opat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń Trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy. Za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. I niech wie, że jeśli gospodarz ma zbyt mało pożytku z owiec, obwinia za to pasterza. Z drugiej strony jednak, jeśli pasterz zajmie się z całą gorliwością, niespokojną i nieposłuszną trzodą, usiłując na wszelki sposób leczyć choroby i postępowania, Pan uniewinni go na sądzie swoim tak, że wraz z prorokiem będzie mógł wołać: sprawiedliwości Twojej w sercu nie skryłem, wyjawiłem Twą wierność i pomoc, lecz oni wzgardzili mną i przeciw mnie wystąpili. I wówczas karą dla owiec nieposłusznych, jego zabiegą będzie w końcu sama przebożna śmierć. Tak nawiasem mówiąc, to jest też wynik takiego doświadczenia osobistego świętego Benedykta, bo on pierwszy był pustelnikiem przez lata. W pewnym momencie tam został zauważony. Zauważono, że ma jakiś szczególny dar słowa i nawet jakieś cuda tam czynił. Więc stał się taki znany. No i jak w jakimś klasztorze zmarł opat, no to go ci mnisi wybrali na opata. No i się okazało, że on stawiał im wymagania dla nich zbyt wysokie, więc chcieli go pozbyć i chcieli go otruć. No to jest dialog świętego Grzegorza. No i przynieśli mu kielich z winem zatrutym. On to pobłogosławił, ten kielich pękł. Więc się jakby okazało, co to jest. No i on wtedy sam to poszedł. To jest właśnie tutaj ta druga część tego fragmentu, którą żeśmy czytali, że on zrobił to, co mógł. Natomiast oni nie byli posłuszni. A tutaj są ważne dwie sprawy. Własna nauka, ale jednocześnie posłuszeństwo swoich uczniów. My tutaj, widzicie, jest tak. To, że człowiek jest odpowiedzialny za własną naukę, nie tylko naukę w sensie tego, co głosi, ale też postępowania, to będzie dalej bardzo wyraźne, że to ma uczyć przede wszystkim przez świadectwo. To jest oczywiste, to nie ma w ogóle. Ale za posłuszeństwo uczniów, kiedy ci uczniowie mają wolną wolę i mogą słuchać albo mogą nie słuchać. Otóż tu się pokazuje, jak to to nauczanie opata musi być nie tylko doktrynalnie i od strony postępowania poprawne, ale musi być mądre. Mądrość polega na tym, że ona jest prowadzi do tego, co jest prawdą, dobrem, pięknym. Prowadzi. To jest charyzmatyk, który ma, mając takich uczniów, jaki ma, musi umieć tak działać, żeby odpowiednio działać względem, to różnie się trzeba podchodzić do, jedni są tacy, drudzy inni, zresztą to święty Benedykt pisze tam dalej, ale musi tak działać, żeby trafić. On nie tylko musi być wierny doktrynie, ale jeszcze musi znać człowieka, jego mechanizmy wewnętrzne i tak odpowiednio zadziałać w taki sposób, żeby
żeby rzeczywiście dokonać przemiany. To jest tak, jak bym powiedział, jest często taka postawa, no przecież ja mówiłem, nie? Przecież komuś mówiłem, czy zabraniałem. No i w związku z tym, ponieważ ja powiedziałem, zabroniłem, no to miejcie mnie za usprawiedliwionego, no bo jak oni przekroczyli to, no to jest ich wina, ja tu jestem niewinny. Nie? Takie myślenie. Może być w urzędzie, może być czasami nawet nauczyciela w szkole, ale jeżeli ktoś jest rzeczywiście matką albo ojcem, to takiego usprawiedliwienia nie ma. Dlatego, że matka czy ojciec w ich, powiedziałbym, w takim no, dobrze pojętym interesie jest to, żeby dziecko robiło dobrze, a nie żeby samemu mieć pokrycie, bo ja mówiłem, bo ja tam coś dzieje. To jest mało. Trzeba to zrobić, trzeba w ten sposób podchodzić pedagogicznie, żeby jeżeli się i tak nie trafiło, to inaczej. Ale tak, żeby uzyskać efekt. Nawet gdyby się to stało bezwiednie, powiedzmy jakieś tragedie, to matka czy ojciec będą cierpieli, że dziecku się nieszczęście stało. To samo dotyczy tego, że mimo tego, że oni mówili, a dziecko coś tam zrobiło nie tak i potem jest jakiś dramat, no to też ich to będzie bolało. I tutaj samo usprawiedliwienie, bo przecież mówiłem, nie wystarczy. Musi być takie zaangażowanie i takie, że po prostu człowiek sobie nie może darować i tak musi podchodzić z taką, no właśnie szukać tego właściwego sposobu oddziaływania, właściwego sposobu świadectwa, żeby to dziecko obudzić, właściwie ustawić. Nie? I tylko wtedy, kiedy to dziecko dochodzi do pełności, to wtedy dopiero można być zadowolonym, nie? A nie gdzieś się chować za jakieś usprawiedliwienie. No, kochani, no myślę tak, że oczywiście, ja mówię, tekst o opacie jest klasycznym tekstem o tym, co można nazwać ojcostwem. Absolutnie. Ale oczywiście to samo dotyczy w ogóle do matki, jeżeli chodzi o ten wymiar wychowawczy. Oczywiście matka ma jakby troszeczkę jakby inną rolę, ale jako rodzic ma ten sam, że tak powiem, zasadniczą troskę i ta sama orientacja. Chodzi o wychowanie tego dziecka do pełnej dojrzałości. Taki sam cel. I te wskazania tutaj są po prostu według mnie absolutnie klasyczne i dobre. Kiedy opat zna bliżej siłę buntu, jaka jest w człowieku i tę siłę tych własnych chęci realizowania swoich pomysłów, musi używać różnych środków pedagogicznych. Potem jest, pisze, przekonywuj, proś, karć. Pierwsze przekonywanie, potem prośba, ostatecznie kara. Prawdziwy ojciec nie traktuje wychowania dziecka jako obowiązku, z którym się musi przed dyrektorem czy kimś innym, jakimś prezesem potem wykazać ocenami, stopniami, tak na przykład nauczyciele czasami w szkole, ale on pragnie autentycznie wzrostu swojego dziecka i to przeżywa i to tym się kieruje, to jest jego zasadnicza. Stąd żadne usprawiedliwienie dla niego nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Go nie może satysfakcjonować. Satysfakcjonować go może tylko postęp dziecka. I nic więcej. Ojciec musi być mądry i próbować takich metod, które trafią do jego dziecka. Przy czym każde dziecko jest inne i oczywiście są ogólne takie metody, a nie bo jemu potrzeba czegoś innego. Po prostu. No i tak to jest. No. Przy czym tutaj jeszcze jest jedna rzecz, że bardzo ważne jest świadectwo. To nauczanie ojca musi być świadectwem. Zresztą też jeszcze będziemy o tym mówili. On tylko świadectwo tak naprawdę pociąga tego drugiego, to dziecko. Przy czym jednocześnie, ponieważ każdy jest wolny, to dziecko też ma wolność. Może się okazać, że te wszystkie wysiłki spełzną na niczym, tak, żeśmy już mówili, i okaże się, że to się nie udało. Nie udało się cały ten wysiłek, jest jakiś dramat. I w tym dramacie też jest o tyle pozytyw, że trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest pierwszy przede wszystkim dzieckiem Boga, natomiast dzieckiem swoich rodziców jest tylko na zasadzie, no, powiedziałbym, delegacji. Bóg deleguje tych rodziców do wychowania tego dziecka w tym wymiarze takim ludzkim. I to też jest bardzo ważny element,
bo wtedy no, pozostaje człowiekowi jedno. Zostawić to dziecko w ręku Boga, mając nadzieję, ufność, że to dziecko ostatecznie no, dojdzie do siebie, dojdzie do tego, do czego powinno dojść. Nie? A być może jest to sprawa za trudna dla nich, dla tego rodzica, tego przekracza. Zresztą tak bywa czasami, że czasami nawet po śmierci rodziców dopiero te dzieci gdzieś tam zaczynają dojrzewać i się przemieniają zupełnie i są zupełnie innymi ludźmi niż wtedy, kiedy rodzice jeszcze żyli, pamiętali i boleli nad tym, jakie te dzieci, no, jak się wychowały i kim są. Nagle po prostu zaczyna być tak, że zaczynają być zupełnie kimś innym. To trzeba też pamiętać. A zatem, gdy ktoś przyjął miano opata, powinien uczyć swych uczniów na dwa sposoby. A znaczy to, niechaj wszystko, co dobre i święte, okazuje raczej swoim postępowaniem niż słowami. Uczeń bardziej pojęty musi wykładać naukę Pana także słowami. Tych zaś, którzy trudnie rozumieją i są twardego serca, niechaj własnym życiem uczy Bożych przykazań. Niech pokaże swoim postępowaniem, że istotnie nie należy czynić wszystkiego tego, czego poleca unikać swoim uczniom, aby innym głosząc naukę sam nie został uznany za niezdatnego. Jeszcze Bóg mógłby jego grzechy kiedyś mu wypomnieć, mówiąc: czemu o mych przykazaniach rozprawiasz i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności i słowa me rzuciłeś za siebie. A także czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Tak, opat powinien na dwa sposoby uczyć uczniów. Niechaj wszystko, co dobre i święte, okazuje raczej swoim postępowaniem niż słowem. Ale też trzeba uczyć słowem. W każdym razie pierwszy, najważniejszy wymiar to jest to, ta nauka przez przykład. Generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że w Ewangelii, kiedy jest mowa o przekazywaniu Ewangelii, głoszeniu Słowa Bożego, to akcent właśnie pada na świadectwo. Na świadectwo. Pan Jezus wysyła na przykład po dwóch uczniów. Dlaczego dwóch? Dlatego, że jeżeli oni mówią i mają głosić Królestwo, Królestwo miłości w istocie, no to tego solo się nie da pokazać. Tylko wtedy, kiedy jednocześnie ludzie widzą, jakie są relacje między nimi, to widzą, czy oni rzeczywiście się szanują, czy są braćmi, czy są tylko, tak powiem, delegatami firmy na załatwienie jakiejś sprawy, głoszenie jakiś tam, powiedzmy, marketing, no powiedzmy, dzisiejszym językiem. To jest niezmiernie ważne, żeby dawać pierwsze świadectwo. I druga rzecz, która będzie, z której trzeba sobie zdać sprawę, że prawda, którą się głosi, jeżeli chodzi o Ewangelię, ale także prawda odnosząca się do życia, w ogóle do wychowania, to jest prawda o wymiarze egzystencjalnym. Tutaj trzeba pamiętać, że istnieją dwa takie, powiedziałbym, pojęcia prawdy, które są niesprowadzalne do siebie. My jesteśmy przyzwyczajeni do prawdy, której metaforą jest światło. Mianowicie prawdą jest, taka klasyczna definicja prawdy mówi, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Jeżeli nasza myśl, nasze, powiedziałbym, wyobrażenie jest adekwatne do tego, co jest w rzeczywistości, to jest prawda. I tutaj metafora światła, no bo tylko światło pozwala mi widzieć rzeczywistość. Żeby być absolutna ciemność, to ja nie mam widzenia, ja nie mam w głowie odbicia tego, co jest na zewnątrz. Dopiero światło mi pozwala zobaczyć. No to jest prawda, którą dobrze jakby wyraża grecki aleteia. Zresztą w pogrysku prawda to jest aleteia w ogóle. I to jest nieskrytość dosłownie. Nieskrytość. To, co nie jest skryte, tylko to, co widać, ujawnia się. Natomiast taka prawda jest oczywiście bardzo dobra dla na przykład w nauce
teoria jest rzeczywistość. I teraz na ile to zgadza się ze sobą, to się bada na zasadzie eksperymentów i porównuje się, na ile te wyniki eksperymentów zgadzają się z przewidywaniami teorii. Wtedy, jeżeli to się pokrywa, to się mówi o prawdzie, o prawdziwości teorii. Natomiast taka prawda nas nie zbawia. Bo nawet gdybyśmy mieli całą wiedzę o świecie, jak on funkcjonuje, jaki jest, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje i tak dalej, gdybyśmy to wszystko wiedzieli. No i tak w końcu pomrzemy i co nam z tej wiedzy? Ta wiedza nas nie zbawia. Owszem, jest w stanie poprawić kondycję, bo możemy w ten sposób, jakieś środki zaradcze, na przykład cała medycyna, cała, powiedzmy, technika, która pozwala nam lepiej, bardziej wygodnie żyć i tak dalej. Właśnie ta wiedza się przekłada na technikę. Natomiast ona nie daje życia. Druga prawda to jest, tak jak Biblia jest rozumiana, to jest hebrajskie emet, które oznacza taką solidność. Pytanie podstawowe tu brzmi nie, czy ja mam dobre widzenie rzeczywistości, w sensie tego, co na zewnątrz, czy jakaś też, powiedzmy, idea, koncepcja taka intelektualna. Ile to, czy ja mogę temu zawierzyć, czy ja mogę się na tym oprzeć. I ta prawda funkcjonuje przede wszystkim w relacjach między osobami. Jeżeli ktoś robi interes z kimś, to pytanie podstawowe, czy jemu można zaufać i możemy rzeczywiście współpracować. Jeżeli ktoś mnie oszukuje, to jest posprzątane. Rozumiecie? Ta prawda to jest prawda w związku małżeńskim. Wyraża się ślubowaniem. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że cię nie opuszczasz do końca. I to jest pytanie, prawda czy nieprawda? Tezot amen na przykład, widzicie amen, on to ten sam źródło słów ma. Amen to znaczy niewzruszenie, to jest pewne, to jest niewzruszenie pewne. Nie? Niewzruszenie pewne. Jak mówimy amen, tak, tak jest, to jest pewne, to jest niewzruszenie pewne. Nie? To jest najkrótsze wyznanie wiary przy komunii, nie? Ciało i krew Chrystusa. Amen. Tak, to jest prawda, tak jest. To jest wyznanie wiary. I teraz tylko to nie tylko, wiecie, chodzi o takie intymne stosunki, ale także ekonomiczne, bo jeżeli robimy spółkę z kimś, no to musimy mieć pewnego partnera. Ale też ta prawda, kochani, jest prawdą powszechnie w społeczeństwie, no bo ona głupia sprawa, my idziemy do sklepu i kupujemy coś, nie? No to tak, no pierwsze bierzemy chleb, na najprostsza sprawa, nie? No i teraz jest pytanie, czy ten chleb jest dobry, czy niedobry, czy tam przypadkiem tej trucizny nie ma. Oczywiście nam do głowy nie przyjdzie, że tam ktoś zatruł chleb, no ale mogą różne rzeczy kombinować, dosypywać nie wiadomo czego. A tak naprawdę dzisiaj jest pytanie, czy masło to jest masło, i czy chleb jest chleb i tak dalej, czy szynka to jest szynka. To pytanie nie, te pytania nie są dzisiaj całkiem banalne, bynajmniej. To są bardzo realne pytania. Ile jest szynki w szynce, masła w maśle i tak dalej, mleka w mleku. To nie są banalne pytania. Ale z tymi pytaniami od razu są pewne konsekwencje się wiążą. No bo jeżeli człowiek, powiedzmy, coś tam je nie tak jak trzeba. Potem cała sfera ekonomiczna, przecież to się opiera na zaufaniu. No. Takie papierki sobie tam przekazujemy, ładnie zadrukowane papierki, no ale ten papierek jako papierek, on, to jest, no. Takich papierków drukować to można bądź ile. I dzisiaj się niestety tak robi, się drukuje te dolary, wiecie, to, bądź ile. No i w pewnym momencie ta bańka mydlana pęknie, no bo... I teraz my wszyscy wierzymy, że ten papierek ma pokrycie jakieś tam w banku gdzieś. Się okaże, że nie ma pokrycia, zacznie się panikać, no wszystko diabli wezmą. Tak było w 2008 roku, ale to było preludium. To dopiero pęknięcie takie nastąpi, to niedługo prawdopodobnie. Bo to już jest taki coś strasznego. W każdym razie, ale to się wszystko opiera o to zaufanie. Prosta sprawa, my chcemy coś załatwić,
Ostatnio mi ktoś mówi, że jest taka rzecz, że oni chcą tam akurat no coś z jakąś firmą większą załatwić. No i ta firma pierwsze wysyła takiego delegata swojego. I nie po to, żeby negocjował, tylko żeby sprawdził, czy ten facet, z którym oni mają rozmawiać, to on jest ten, za kogo się podaje. Rozumiecie? Czy to jest facet, o którego chodzi? Czy on ma kompetencje? Czy rzeczywiście jest prezesem jakiejś tam spółki, tej, z którą mają rozmawiać? Czy to nie jest przypadkiem naciągacz? To jest problem. To jest tego MS. Sprawdzenie, czy ty jesteś tym, bo ludzie się, na przykład te różne oszustwa polegają między innymi na tym, że ktoś się podaje za kogoś innego niż jest. Ludzie mu zawierzają i tam potrafią stracić. W każdym razie zwracam uwagę, to jest inne pojęcie. Mało tego, zauważcie, że to pojęcie przekłada się bezpośrednio na to, co można nazwać życie, na szczęście. No bo jak sobie ślubujemy miłość, uczciwość i tak dalej, a potem kombinujemy, no to diabli wzięli tą szczęście i miłość i tak dalej. I wtedy człowiek nie jest szczęśliwy bynajmniej. Natomiast jeżeli to jest prawda, w życiu się okazuje prawdą, no to by człowieka spotkała jakaś taka bieda, taka czy inna, to jeżeli razem się trzymają i się kochają, to są w gruncie rzeczy jakoś szczęśliwi, chociaż się borykają z trudnościami. Także to jest mało tego, jeżeli ten banknot, który ja dostaję jako wypłatę, jest rzetelnym banknotem, za to można rzeczywiście kupić to, co tam pisze, nie? No to też jest człowiek zadowolony. Jak się okaże, że to jest na przykład fałszywy pieniądz, no to jest tragedia dla człowieka. Rozumiecie? Albo jeżeli to, co kupi, to jest jakieś niedoróbka. Nie? No, samochód człowiek kupi, no, wspaniały, to kiedyś mi opowiadał znajomy, no, bo mówił właśnie, że się może dogadać i tak dalej. Natomiast kiedy spotyka się z oszustwem i tak dalej, to mu się łamie cały czas. Także to są takie rzeczy. I teraz zobaczcie, ta prawda w metaforze skały, tego, co można, na co, czy można się oprzeć, czemu można zawierzyć, ona w życiu jest najważniejsza. I teraz tego się nie da przekazać tylko teoretycznie, intelektualnie. To trzeba pokazać. To musi być namacalne, rozumiecie? To musi być wiarygodne i tylko wtedy, kiedy harmonizuje słowo z postawą, z rzeczywistością. Tylko wtedy to jest prawda. Inaczej to nie jest prawda. To jest tylko taka teoria. I stąd właśnie świadectwo. Pierwszy przede wszystkim. Ewangelia jest właśnie dobrą nowiną, jest prawdą, ale właśnie w tym wymiarze. Element. To znaczy, Pan Jezus mówi tak. Ja jestem zmartwychwstaniem życiem. To we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Prawda czy nieprawda? Rozumiecie? Tego się nie da zobaczyć naocznie, bo to się okaże finalnie. Wtedy tam teraz poznajemy jakby zwierciadle, niejasno. Kiedyś poznamy tak, jak i sami zostaliśmy poznani. Tak? Sami jesteśmy przez Boga poznani. Wtedy to się okaże taką rzeczywistością namacalną, ewidentną. No i wtedy oczywiście. Natomiast dzisiaj jest to tylko prawda, której można zawierzyć. Nie da się sprawdzić, zweryfikować eksperymentalnie. Także ta prawda, ona się nie sprowadza do prawdy w metaforze światła. Mało tego, w relacjach takich osobowych, gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy przy ślubie żona mu ślubowała rzeczywiście prawdziwie, czy naciągała go, czy tam oszukiwała, tego się nie da. Bo jakby nawet ten wariograf tam przyłączył do niej wtedy, kiedy ślubuje, nie? To po pierwsze, on by wykazał tylko tyle, że ona to mówi, że tak powiem, emocjonalnie no, zaangażowana i prawdziwie albo tam gra, nie? To jest racja. Ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, samo takie podłączenie czegoś takiego oznaczałoby przekreślenie samej miłości, bo znaczy, jeżeli człowiek drugiego tak weryfikuje, to znaczy mu nie ufa i po zawodach miłości nie ma. Ona już jest w tym momencie przekreślona. Rozumiecie?
ze strony tego, który tak weryfikuje, nie ma miłości, więc nie ma wzajemności, w związku z tym nie może być. No i to jest po zawodach, posprzątane. Także ja zwracam uwagę na to, dlatego że o prawdzie się bardzo rzadko mówi o tym drugim wymiarze. Ewentualnie jeżeli się mówi, to tak trochę inaczej bym powiedział. Natomiast to trzeba bardzo jednoznacznie powiedzieć, że tak naprawdę nas buduje ten egzystencjalny wymiar prawdy. I stąd prawdziwe wychowanie tutaj jest oparte na świadectwie. Też Pan Jezus daje świadectwo swojej postawy. Zresztą jakbyście czytacie Ewangelię, no to zobaczcie, że u Niego żadne słowo nie jest lipą. To zawsze jest autentyczne i jest prawdą w Jego życiu. On nie mówi niczego takiego, czego by sam nie zachowywał, przestrzegał. Oczywiście są takie sytuacje, w których to wydaje się, że tak jest, między innymi, ale to jest problem ekspresji takiej. Na przykład to, jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, nadstaw mu drugi, Pan Jezus mówi. No dobrze, uderzył go sługa arcykapłana w policzek i wcale nie nastawiał tego drugiego policzka, tylko go potem, dlaczego mnie bijesz? Ale to jest znowu problem rozumienia pewnych wyrażeń sednecji, bo to jest tak, że i to pokazuje, jak słowa wypowiedziane nie można w Biblii, nie można dosłownie brać tak, jak one, my je widzimy. Ta sentencja to jest sentencja mądrościowa. Jeżeli ktoś cię uderzy, powinna wstać mu drugi. To nie chodzi o to, żebyś to fizycznie robił. Bo poza tym, że powiedzmy ktoś cię skrzywdził, w tej sentencji chodzi o to, że jak cię ktoś skrzywdził, to pamiętaj, bądź gotów na to, że cię drugi raz skrzywdzi. I nie uciekaj, nie zamykaj się, nie reaguj nienawiścią. Pamiętaj, że może cię skrzywdzić drugi raz. Musisz być gotowy na to, że cię drugi raz skrzywdzi. Natomiast poza tą zasadą jest jeszcze inna zasada, mianowicie jest nakaz napomnienia braterskiego. Jeżeli ktoś ciebie uderzył, to zrobił coś złego. I ty musisz upowiedzieć, że zrobił coś złego. I Pan Jezus tak robi właśnie. Mówi, nie, dlaczego mnie bijesz? Jeżeli coś złego zrobiłem, no to mi to pokaż, udowodnij. A jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Nie wolno ci tego robić. Jeżeli człowiek nie będzie, nie napomni tego, który krzywdzi, no to go tym samym jakby toleruje jego zło i tym samym jest współwinny jego grzechu, bo toleruje to, że on robi coś złego. Ale to są takie tego typu wyjątki, które wynikają z rodzaju ekspresji, wyrażania, sposobu wyrażania logiki. Jest taka, powiedzmy, w Biblii, w tym środowisku taki sposób wyrażania i tam jest, przesada jest takim jednym z elementów takich, który funkcjonuje. I to takich wypowiedzi na przykład do Pana Jezusa można by więcej przytoczyć. Nie? Tutaj w każdym razie zwracam uwagę na to, że ten przykład jest niezastąpiony. Tak na przykład, jeżeli rodzice mówią dzieciom, że trzeba chodzić do kościoła, a sami nie idą, wysyłają dzieci, jakby no to w tym momencie oni pokazują, to słowo, ten nakaz, on nie ma żadnej prawdziwej wartości. To jest tylko taka formalno-zewnętrzna, rytualna, powiedziałbym, zwyczajowa taka wartość, która nie ma, nie przekłada się na wartość wewnętrzną, bo jeżeli sami nie idą, to znaczy, że dla nich to nie ma wartości. Mówiąc, że trzeba iść, bo to znaczy, to się redukuje wtedy prawdę o tym uczestnictwie w Eucharystii do jakiegoś zwyczaju, do jakiejś zasady. No, rodzice nie chodzą do szkoły, a dzieciom każą. No to dzieci chodzą, ale jak skończy się szkoła, no to one już też nie chodzą do szkoły. Na podobnej zasadzie, na przykład wtedy do kościoła. To taką ma wartość realną wtedy w dziecku. Nie? I to wiele takich momentów jest, że jest dysharmonia między jednym a drugim, między słowem a potem praktyką życia. I następuje takie troszeczkę taka schizofrenia, na przykład klasyczne nie kłam. Nie wolno kłamać.
A potem dziecko widzi, jak tam rodzic kłamie. Bo tam przyszła ciotka i coś tamtego mówi, a tutaj nagle mama mówi, że jej nie było, a dziecko wie, że była. Bo widziała, no i co? No i zrób co chcesz. I co wtedy znaczy słowo nie kłam? Jest taka norma właśnie abstrakcyjna trochę, która zwyczajowa, mówi się tak ogólnie, ale rzeczywistość idzie swoją ścieżką. I wtedy się rozmywa ta prawda w wymiarze egzystencjalnym. Pomiędzy słowem a rzeczywistością jest rozbieżność, czasami zupełna, kompletna, taka schizofrenia. I tutaj, kochani, dotykamy też takiej tej prawdy, której Pan Jezus mówi właśnie. Zobaczcie, mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą mi odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczony. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczony. O co chodzi? Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, przypomnę, że potem Pan Jezus w Ewangelii Jana wyraźnie mówi, że Duch Święty to jest Duch Prawdy, który nas doprowadza do całej prawdy. Prawda cała to jest prawda w wymiarze egzystencjalnym. To jest cała prawda, którą człowiek doświadcza tego, co jakby teoretycznie wie, czy się dowiaduje. Tego doświadcza, to jest on tą prawdę widzi, czuje. I teraz grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech przeciwko prawdzie. Prawdzie, którą człowiek jest w stanie poznać. Jest w stanie rozeznać. Na przykład Pan Jezus mówi, tam niedawno żeśmy czytali, nie? To jakżeż to? Wy umiecie po znakach na niebie rozpoznać, jaka będzie pogoda, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie upał, czy deszcz będzie padał. Potraficie po tych znakach rozpoznać i potem rzeczywiście tak bywa. A obecnego czasu nie jesteście w stanie poznać. A mnie nie jesteście w stanie rozpoznać po tym, co widzicie, po moich czynach, po tych wszystkich cudach, które on dokonuje, nie? Nie jesteście w stanie rozpoznać, że ja jestem posłany od Boga? Tego nie jesteście w stanie? Jeżeli tak jest, to znaczy w was samych jest jakieś zakłamanie, jakaś obłuda, jakiś fałsz. Bo gdybyście rzeczywiście szukali prawdy, to te znaki, to wszystko, co widzicie, by wam to wskazało. Tutaj oczywiście nawiązanie jest też do sumienia. Sumienie to jest głos Boga w nas i w sumieniu człowiek rozpoznaje, co jest Boże, co jest od Boga. Sumienie jest to w stanie rozpoznać. Jakby właśnie Pan Bóg podpowiada. Czuje od razu, że to jest to. I tak jest w tym zasadniczym poznaniu. Opat nie powinien nikogo w klasztorze wyróżniać, ani kochać jednego mnicha bardziej od innego, chyba że ktoś okaże się lepszym w dobrych uczynkach i w posłuszeństwie. Jeżeli nie ma jakiejś innej rozumnej przyczyny wolno urodzonemu, nie należy przyznawać żadnego pierwszeństwa przed tym, który wstąpił do klasztoru jako niewolnik. Gdyby jednak opat uznał, że tego wymaga sprawiedliwość, on sam zdecyduje o miejscu takiego mnicha, kimkolwiek by on był. W innym przypadku wszyscy bracia zachowują swoje miejsca. Czy wolni bowiem, czy niewolnicy, wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie. I pod rozkazem jednego Pana dźwigamy równy dla wszystkich ciężar Jego służby. Albowiem w Bogu nie ma względu na osoby. Tylko w jeden sposób możemy się wyróżnić w Jego oczach, jeżeli będziemy pokorni, a zarazem lepsi od innych w dobrych uczynkach. Niech więc opat darzy wszystkich jednakową miłością i niech wszystkich traktuje jednakowo, zgodnie z ich zasługami. Nie powinien opat wyróżniać nikogo w klasztorze, ani kochać jednego mnicha bardziej. Nie jest taką urawniłowką, powiedziałbym, bo każdy jest inny. Każdego trzeba odpowiednio traktować i zawsze to będzie traktowanie inne. Ale nie może być wyróżnianie, preferencja. Chyba że ktoś się okaże lepszy. Właśnie tutaj w posłuszeństwie, w dobrych uczynkach,
takiej rzetelności. Ale to jest naturalne wtedy, że na przykład człowieka rzetelnego my bardziej cenimy. To jest takie naturalne. Jeżeli ktoś jest takim dziadem, no to sorry, no, sam sobie na to zasłużył. Ale nie ma innego kryterium zewnętrznego, bo on jest z takiej rodziny, czy z innej rodziny, bo on no, ma jakieś znajomości gdzieś i tak dalej. To takie kryteria nie wchodzą w grę. Kryteria tylko wewnętrznej uczciwości, dobra, sprawiedliwości, które człowiek sobie wypracował i które reprezentuje. One mogą być podstawą do jakiegoś większego uznania, szanowania czy coś. Natomiast nie inne kryteria. Nie ma takiej, powiedziałbym, numerycznej równości. Jeżeli tutaj to się bardzo mocno przekłada na wychowanie dzieci na przykład, bo bardzo często w rodzinach pojawiają się takie, powiedziałbym, sympatie czy większe w stosunku do jednego dziecka niż do drugiego. I to jest klasyka, bym powiedział. I to jeszcze do tego wszystkiego często jest tak, że ten, który jest, no, często to jest tak, że na przykład jest jakaś, powiedzmy, starsza siostra i jest młodszy brat, układ klasyczny. No i mamusia ma, brat, znaczy synek jest oczkiem w głowie mamusi, nie? A córka to po prostu jest taka do wszystkiego, ona musi wszystko zrobić, musi jeszcze brata przypilnować i tak dalej, odpowiada za niego. A ten braciszek to zawsze jest, powiedzmy, hołubiany, no bo ukochane dziecko mamusi. Nie? I ta dziewczyna potem, wyrastając, czuje się cały czas niedowartościowana, niezauważona odpowiednio i tak dalej. To potem czasami się przez całe życie ciągnie takie coś. I to jest fatalne, takie wyróżnianie na zasadzie takiej sympatii, jakiegoś większego upodobania dziecka. To jest niestety dosyć częsty błąd w rodzinach, które... Jako nauczyciel powinien opatrzymać się zawsze tej oto zasady apostoła. Przekonywaj, proś, karć. To znaczy, stosownie do czasu i okoliczności łączyć surowość z łagodnością. Okazując się raz wymagającym mistrzem, to znów pełnym miłości ojcem. Tak więc niekarnych i niespokojnych trzeba karcić bardziej surowo. Posłusznych zaś łagodnych i cierpliwych nakłaniać usilnie, by w dobrym postępowali. Co do niedbałych natomiast i lekceważących jego polecenia, przypomina mi, by ich ganił i karał. Tu jest taka gradacja. Przekonywaj. Czyli mów słowem, musisz przekonywać. Proś. Wyraźnie to jest jakaś zrób to czy tamto. A ostatecznie karć. I tu stosownie do zarówno do człowieka, jak i do sytuacji. To w innym miejscu jest napisane, że niektórym wystarczy powiedzieć słowo i dla niego na przykład tam nawet takie wyrażenie, że się niewłaściwie zachował, czy nie zrobił tego, co miał i to jest niedobre, to już przeżywa to strasznie. A po innych to spływa jak woda po kaczce przysłowiowa. No i w tym momencie bez zastosowania jakichś innych metod, on tego on nie zrozumie, co to znaczy. Są takie typy ludzi, którzy nie zrozumieją normalnie. To często nawet na przykład pracownicy, to często pracodawcy mówią o tym. Możesz gadać zdrów, tłumaczyć, że to nie wolno i tak dalej, to jest niedobre, to musi być tak zrobione. Okej, gadaj sobie, oni tak robią po swojemu. W pewnym momencie, jak ten powie, no żeście nie zrobili tak, prosiłem, no to nie dostaniecie premii. No i zaczynają rozumieć. Niektórzy po prostu w ogóle nie rozumieją słów. Tak by nie rozumieli, co się do nich mówi. A wszystkie słowa rozumieją, tylko że po prostu no, sobie lekceważą to i tyle. I tu dlatego jest konieczność stosowania takich zupełnie innych metod. Oczywiście trzeba zacząć od przekonywania. Natomiast potem to się gorzej kończy. Niech nie przemilcza grzechów błądzących braci, lecz w miarę swych możliwości wyrywa je z korzeniami. Gdy tylko zaczynają się pokazywać, pomnę na los Helego, kapłana z Shilo,
Szlachetniejsze i rozumniejsze umysły niech gani słowem raz lub dwa. Występnych zaś zatwardziałych i pysznych, jak również nieposłusznych, niech karci chłostą lub wyznaczają inną karę cielesną. Już za pierwszym razem, gdyż czytamy w Piśmie Świętym, głupiego słowa nie naprawią. A na innym miejscu uderz syna Twego rózgą, a uwolnisz duszę jego od śmierci. Ja to jest właśnie tutaj przykład konkretny taki. Nie przemilczać grzechu błądzących braci, lecz wyrywać je. To jest bardzo ważne, że to jest tak jak przy plewieniu, nie? Albo się, jak się plewi grządkę, to trzeba wyrywać te małe roślinki, te chwasty, póki są małe, bo to wtedy jest i łatwo, i ten. I one potem nie przeszkadzają tym marchewkom, czy czego tam, co tam mamy na grządce. Natomiast jeżeli to pozwolimy, żeby to wyrosło, no to jest potem problem. I z wyrwaniem się zakorzeni, no i tak dalej. I to jest trudniejsze. Im wcześniej się reaguje, im wcześniej człowiek, zauważając jakąś tendencję, skłonność, to wyrywa tą złość, to zło, napomina i koryguje, to tym lepiej. To dotyczy szczególnie dzieci. Przy czym tak, tutaj jest mowa, niektórych głupiego słowa nie naprawią. Nie trafiają do niego po prostu, nie trafia. To jest człowiek, który wie lepiej, gdzieś tam jest zamknięty i te słowa jakby spływają jak właśnie woda po karce, albo jak po kamieniu. Nie wchodzą w głąb, nie, zupełnie. Tego nie dopuszcza. Są wrażliwi, dla których słowo wystarczy i on wszystko wie. Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest. Jego nazywają i wiedzieć, że komu dają więcej od niego, dają więcej, od niego więcej będą wymagać. Niech wie, jak trudnego i ciężkiego zadania się podjął, rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do naprawy obyczajów. Jednego musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. Niechaj do wszystkich tak dospasuje się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrym. To nawiązuje do tego, co myśmy już wcześniej mówili, że opat jest odpowiedzialny za swoją naukę i za posłuszeństwo uczniów. I tam to, że on powiedział coś tam, czy kazał coś, go nie usprawiedliwia. On jest odpowiedzialny za skuteczność tego jego sposobu rządzenia. To tak samo jak lider czy menadżer. To, że on ma doskonałą koncepcję, jak tam coś zrobić, rozwiązać i tak dalej, i że on o tym powie, to jest mało. On to jeszcze musi przypilnować, żeby to zostało wdrożone i to tak, że tak powiem, przekazać innym, żeby to było skuteczne. W tym sensie, żeby oni to rzeczywiście zaczęli realizować, wprowadzać w życie. I tutaj też jest, musi widzieć, że są różne osoby, różny sposób percepcji, wrażliwości i do tego wszystkiego trzeba się dostosować i odpowiednio przemówić do różnych ludzi. Do jednego tak, do drugiego inaczej. I musi się tutaj niestety przyłożyć do tego. To, że coś tam mówił, go on nie będzie usprawiedliwiać. Niech do wszystkich tak dopasuje się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrym. Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia duszy. Poddano jego władzy, a troszczy się więcej o rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. A niech się nie tłumaczył bóstwem klasztoru, pamiętając, że napisano: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Oraz na innym miejscu, bojąc się Boga, niech doświadczy biedy. Otóż, pani, to się bardzo dobrze przekłada na relacje w rodzinie, w stosunku do dzieci. Dzisiaj jest bardzo częsty taki błąd, że rodzice tak są zaangażowani w pracę i zarabianie pieniędzy po to, żeby dzieci można wysłać do dobrych szkół, żeby im zapewnić wszystko i ubranie, i żeby miały wszystko, żeby nie były gorsze od innych dzieci i tak dalej.
żeby dzieci można było potem na wakacje wyjechać tu czy tam, zapewnić dzieci jakieś dodatkowe, jakieś jeszcze tam lekcje takie czy inne, nie? I dlatego tyle muszą pracować, nie? W związku z tym konsekwencja jest taka, że nie mają kontaktu z dzieckiem. Dziecko jest zostawione samo. I wtedy to zabieganie o tą materialną stronę powoduje, że to dziecko zostaje zniszczone. Ostatnio taki znajomy ksiądz proboszcz mi mówi, słuchaj, no mówi, to w przeciągu tam 2 czy 3 miesięcy, ja się dowiedział chyba, nie wiem, czy nawet na jego terenie, jego parafii, czy otoczeniu, 3 młodych ludzi popełniło samobójstwo. I z reguły to była taka sytuacja właśnie podobna, że rodzice byli na tyle zajęci, zapracowani dla dobra dziecka, nie? Że nie mieli dla niego czasu. Został mu albo właśnie najczęściej jeszcze internet, uzależnienie od internetu, wirtualna rzeczywistość. No i o jednym mówił mi tak, że był studentem. No ponieważ zawalił wszystko, no bo cały czas w tej wirtualnej rzeczywistości żył, został skreślony. Ten nie umiał się przyznać do tego. No i popełnił samobójstwo. I podobne inne sytuacje były. Ale to jest właśnie to. Trzeba pamiętać, że to życie, tak jak żeśmy mówili wcześniej, ono jest tylko szkołą życia. Ono przemija, ono jest przejściem. Natomiast najważniejsze jest to ukształtowanie siebie, odpowiednio też tego człowieka, dojście do pełnej świadomości, wolności, świadomości, co jest dobre, co jest złe, poznania tego i umiejętności wyboru tego, co dobre, odrzucenie tego, co złe. To jest najważniejsze. A nie nawet jakieś takie czy inne kursy dają może jakąś sprawność, lepszą czy gorszą, w różnych dziedzinach, czy to języki, czy muzyka, czy sport, czy jakieś tam inne zdolności techniczne. Ale co z tego, że człowiek jest bardzo sprawny, kiedy jest niedojrzały? Dzisiaj jest bardzo dużo takich ludzi, którzy są bardzo sprawni w jakichś dziedzinach, natomiast kompletnie niedojrzali. Tacy, że nie są w stanie tak naprawdę wziąć na siebie odpowiedzialność i odpowiedzialnie coś robić. No i jeszcze ostatni akapit z tego 2 rozdziału. Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za duszę ich wszystkich, jak również oczywiście za swoją własną. W ten sposób i tak dalej. Natomiast za człowieka odpowiedzialność jest o wiele większa. I tutaj rodziców na przykład za dzieci, tej relacji ojcowskiej, no ta odpowiedzialność jest ogromna. Bo złe wychowanie spowoduje, że to dziecko będzie w życiu niezdolne do pełnego życia i się nie zrealizuje. Jeżeli praktycznie rzecz biorąc na przykład wychowa się takiej mamy synka, no to on jest nieporadny w życiu. Nie potrafi się nawet ożenić, a nawet jeżeli się ożeni, to będzie nieszczęście dla żony, bo jest nieodpowiedzialny. I wtedy on sam też nie będzie szczęśliwy, nie ma takiej możliwości. I tutaj jeszcze druga myśl jest ważna, że w tym procesie wychowania drugiego człowieka i pouczania jakoś tak dalej, trzeba pamiętać, że człowiek sam, odkrywając jakieś dobre rady, one jakoś tam przychodzą do niego, sam powinien umieć z nich skorzystać. I to tak jakoś, wiecie, bywa, że nam jest trudniej w stosunku do siebie. Zresztą jest takie powiedzenie, nikt nie jest dobrym sędzią we własnych sprawach. Właśnie dlatego, że ta subiektywność jest taka ogromna. Natomiast okazuje się, że jesteśmy w stanie nawet dawać dobre rady komuś innemu. Jesteśmy wtedy niezwiązani tą subiektywnością, przeżywaniem. I możemy spojrzeć spokojnie, trzeźwo na tego drugiego człowieka, no i mu coś poradzić. Ale trzeba warto pamiętać o tym, że te natchnienia, które do nas przychodzą jako taka porada, one także są często i dla nas pewną mądrością od Boga, którą Bóg nam przekazuje. Warto się uczyć też na tym, że się komuś coś potrafiło poradzić i umieć tą poradę też zastosować do siebie.
bo w tym jest jakaś taka mądrość. Sami byśmy tego nie wymyślili dla siebie, dlatego że właśnie ta nasza subiektywność taka, no, nas blokuje przed tym. Jest jeszcze drugi tekst, drugi rozdział o opacie, mianowicie 64 w regule, o ustanowieniu opata. On jest trochę krótszy, ale bardzo treściwy. Mam nadzieję, że ja go tutaj teraz przytoczę, przeczytam. Też bogaty w takie uwagi. Przy ustanowieniu opata trzeba zawsze przestrzegać zasady, by ten nim został, kogo wybierze jednomyślnie i w bojaźni Bożej cała wspólnota, lub choćby tylko jej część niewielka, lecz kierowana lepszym rozeznaniem. O wyborze zaś rozstrzygać musi wartość życia i mądrość nauki, i to nawet wówczas, gdyby we wspólnocie kandydat był ostatni w kolejności. No tu jest takie ogólne wskazanie tego, kto ma być. To musi być człowiek i w bojaźni Bożej cała wspólnota. O wyborze rozstrzygać musi wartość życia. Znowu zwracam uwagę na to, że opat powinien na dwa sposoby uczyć. Pierwsze przez przykład, potem przez słowo. Więc to jest wartość życia, czyli to, co jest, daje świadectwo. I mądrość nauki, no ten sam porządek. To nawet wówczas, gdyby we wspólnocie kandydat był ostatni w kolejności. Tutaj nie ma, w żadnym wypadku nie wchodzi w grę taki porządek typu, że ten najlepszy do lepszej rodziny, czy jest starszy po prostu. Te kryteria odrębne poza tymi, wartość życia i mądrość nauki, poza tymi kategoriami, nie powinny wchodzić inne rzeczy w grę. On musi być rzeczywiście kimś, kto jest do tego odpowiednio przygotowany. W przypadku, gdyby cała wspólnota wybrała zgodnie, co nie daj Boże, człowieka pobłażającego jej wszystkim występkom, i gdyby występki te doszły do uszu biskupa, do którego diecezji należył w klasztor, lub do uszu innych opatów, czy też mieszkających w sąsiedztwie chrześcijan, nie wolno im dopuścić do zwycięstwa tej zmowy przewrotnych. No, oczywiście może być tak, że klasztor po prostu sobie idzie na manowce. No, są takie, całe wspólnoty upadają, to też takie zjawisko jest niewątpliwie w historii znane. Muszą wówczas ustanowić godnego zarządcę domem Bożym. A mogą być pewni, otrzymają obfitą nagrodę, jeśli zrobią to z czystych pobudek i gorliwości o sprawę Bożą, popełnią natomiast grzech, jeśli tego zaniedbają. Dzisiaj te rzeczy są inaczej rozstrzygane, bo klasztory, tak nasz i całe zgromadzenia zakonne są wyjęte spod prawa biskupiego i są pod prawem bezpośrednio Stolicy Apostolskiej Rzymu. To nastąpiło w średniowieczu, taka egzempcja. Natomiast jest cały porządek, bo my należymy do kongregacji, takiej wspólnoty szeregu opactw, klasztorów. Nasza kongregacja zwiastowania jest kongregacją międzynarodową, praktycznie jest i w Europie oczywiście. Jest w Stanach Zjednoczonych klasztor, jest w Trinidad i Ameryka właściwie Południowa, a w Afryce też są klasztory i w Azji. Jeszcze w Australii nie ma i na Antarktydzie poza tym. Co prawda tych klasztorów za dużo nie ma, ale jest na całym świecie. I jest taki obowiązek, jest opat prezes, który nie jest przełożonym opatów, ale ma prawo wizytatora i ma obowiązek co 4 lata wizytować klasztor i sprawdzać, czy wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. Więc te rzeczy tutaj są już zorganizowane. I tak jest zresztą też w innych zgromadzeniach czy zakonach, że jest wizytacja co jakiś czas sprawdzająca, czy w klasztorze nie ma jakiejś nieprawidłowości. Ten, kto został opatem, niechaj zawsze pamięta, jakie brzemię podjął i komu zda sprawę ze swego zarządu. Niech wie, że ma raczej pomagać niż przewodzić. Powinien być więc uczony w prawie Bożym, by potrafił i miał z czego wydobywać rzeczy nowe i stare.
Powinien mieć czyste serce, trzeźwy umysł i miłosierdzie. Nie zawsze miłosierdziu daje pierwszeństwo nad sądem, aby sam go też dostąpił. Niechaj nienawidzi wad, miłuje braci. Zobaczcie, jaki bardzo treściwy, krótki akapit. Ten, kto został opatem, niechaj zawsze pamięta, jakie brzemię podjął, komu zda sprawę swego zarządu. To jest powrót do tej prawdy, że ostatecznie za wychowanie kogoś, też dzieci, odpowiada człowiek przed Bogiem. Zwracam do tego, że każdy człowiek wpierw i przede wszystkim jest dzieckiem Bożym, a dopiero w drugiej kolejności jest dzieckiem swoich rodziców. Rodzice dostali, powiedziałbym, swoje dziecko na wychowanie. No i oni muszą się też przed Bogiem potem jakby wyliczyć z tego, co zrobili. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. Powinien być więc, i teraz jest wymienione, uczony w prawie Bożym. Oczywiście w klasztorze to głoszenie Słowa Bożego, nauka powinna być oparta o Pismo Święte. Prawo Boże tu w tym wypadku odnosi się do całego Pisma Świętego, także do Ewangelii. By potrafił i miał z czego wydobywać rzeczy nowe i stare. Tutaj Święty Benedykt nawiązuje do tego, co Pan Jezus mówi o tym, że uczony w prawie, jeżeli staje się uczniem Królestwa, to jest właśnie jakiś dobry nauczyciel, bo umie wydobywać rzeczy stare i nowe. Stare to z Pisma Świętego, Starego Testamentu, tak my to dzisiaj nazywamy, i nowe, które należą do nowości wiary Nowego Testamentu, do tego doświadczenia wiary, nowości wiary Nowego Testamentu. Powinien mieć, i tutaj są wymienione takie zasadnicze cechy, czyste serce, trzeźwy umysł i miłosierdzie. Otóż teraz trzeba było tutaj dwa słowa powiedzieć o tym czystym sercu, bo to jest w ogóle całe zagadnienie. Mianowicie u nas serce funkcjonuje, kochani, w sposób taki, powiedziałbym, odmienny niż w Piśmie Świętym i Ojców Kościoła. Mianowicie serce u nas to jest, zaraz to podam Wam takie określenie serca, mianowicie to jest, kochani, takie określenie z katechizmu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że serce rozumiemy jako centrum naszych przeżyć, emocji, uczuć. To jest tak od średniowiecza. Natomiast pierwotnie w Biblii serce jest centrum i człowiek, centrum człowieka. Serce, człowiek myśli sercem w Biblii. I katechizm wraca do tego określenia serca i tak trzeba to serce tutaj w tym wypadku rozumieć. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie wstępuję. I teraz, jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń, jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Prawdy, gdy wybieram życie lub śmierć, i to chodzi o tą prawdę egzystencjalną, o którym żeśmy tutaj już mówili, w tym wymiarze prawdy. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. To jest bardzo piękne określenie serca i trzeba to dobrze sobie, powiedzmy, przyswoić, dlatego że my mamy złe pojęcie serca. W Biblii i potem u ojców Kościoła odpowiednio, czyli na tym etapie, kiedy żył święty Benedykt, człowiek myślał sercem. My kojarzymy myślenie z głową, z mózgiem. Oczywiście różni myślenie mózgiem, głową i sercem. Otóż różni się tym, że myślenie głową jest myśleniem racjonalnym, intelektualnym i to jest w istocie myślenie abstrakcyjne. Natomiast myślenie serca, bo to jest tak, bo jest, tak normalnie my uważamy, że powiedziałbym, rozum i wola mieszka w głowie,
a serce jest centrum emocjonalnego przeżywania. Jest to rozdarcie między sercem i głową. Czasami się dzisiaj mówi nawet, że najdalszą drogą, jaką człowiek musi przebyć, to jest z głowy do serca. Natomiast w Biblii ta jedność była w sercu. I myślenie sercem jest myśleniem egzystencjalnym. Ono się rozpoczyna od poruszenia. Jeżeli weźmiemy tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, no to tam mam przykład takiego myślenia. Zobaczył tego pobitego człowieka, wzruszył się głęboko i z tego wzruszenia wyrasta potem decyzja. Podszedł, obmył mu rany, opatrzył, wziął go na osła, zaprowadził do, zawiózł do tam kaczmy i tam go się nim opiekował. To jest myślenie i decyzja egzystencjalna, wyrastająca z tego myślenia. Natomiast myślenie głową jest myśleniem racjonalnym, abstrakcyjnym. Pomiędzy, powiedzmy, kalkulacją, myśleniem, a decyzją są, to są dwie różne rzeczy. To zresztą owocuje tym, co taką schizofrenią u nas. My bardzo dużo często wiemy, natomiast de facto potem tego nie jesteśmy w stanie realizować, nie realizujemy, nie żyjemy tym. Są dwie różne rzeczy. Wiedza i życie. I to się przekłada potem nawet na takie sytuacje, powiedziałbym, wręcz demoralizujące. Człowiek może być, no są te całe problemy, na przykład pedofilskie, nie? Jeżeli to dotyczy jeszcze jakiegoś księdza, czy na przykład terapeuty, nie? Czy pedagoga, nauczyciela, który powinien doskonale wiedzieć, o co chodzi i teoretycznie na pewno wie. Natomiast jeżeli coś takiego robi, to znaczy, że po prostu coś tu jest nie tak, jest pęknięcie, to znaczy pomiędzy jego wiedzą, a jego działaniem jest po prostu przepaść. No i tak to jest, kiedy człowiek myśli właśnie głową, bo to myślenie jest jakby w pewnym sensie niezależne od życia. Natomiast serce jako jedność, ta centrum ukryte człowieka, jeżeli człowiek myśli sercem, to się musi jedno na drugie przekładać. I teraz my do tego serca mamy wstępować. Teraz tu jest, powinien mieć czyste serce. Czyste serce. Czyste serce, trzeźwy umysł. Jednocześnie powinien być trzeźwy. Mówiąc inaczej, chodzić po ziemi. Zresztą mogę przytoczyć zaraz taki fragment. I miłosierdzie. Przy czym dalej jest, niech zawsze miłosierdziu daje pierwszeństwo nad sądem, aby sam go także dostąpił. Niech nienawidzi wad, a miłuje braci. Krótkie zdanie, ale niesamowicie ważkie. Pomijając miłosierdzie, pamiętając, że trzeba miłosierdziu dawać pierwszeństwo przed sądem. Trzeba być trzeźwy w tym, umieć ocenić, ale zawsze mieć miłosierdzie. Zauważcie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o nas samych, to jedyna nasza nadzieja w relacji do Boga polega na tym, że liczymy na Jego miłosierdzie. To święty Paweł, święty Jan też mówi o tym, że nie ma nikogo, kto by mógł powiedzieć, że jest wobec Boga sprawiedliwy, uczciwy i czysty. Nie ma takiego. Każdy z nas, święty Paweł to bardzo mocno podkreśla, łaską jesteśmy zbawieni. My na to nie zasługujemy. Zbawienie jest łaską. I tylko Boże miłosierdzie, dzięki niemu możemy mieć udział w tym zbawieniu. Tylko dzięki miłosierdziu. I ponieważ to miłosierdzie od strony Boga jest najważniejsze, sami musimy też to miłosierdzie mieć. Jeżeli my nie postępujemy z miłosierdziem, nie możemy liczyć na coś takiego od Boga. Tutaj zresztą znowu, zauważcie, pojawia się ten podstawowy schemat, o którym mówiłem. Człowiek, jeżeli ma być tym ojcem, czy wychowawcą, czy także matką oczywiście, wychowującą dziecko, to jest tylko obrazem, jest tylko pośrednikiem między tym człowiekiem a Bogiem. I nie może tego Boga zasłaniać. I musi go właściwie oddawać. Dlatego też jakby wzór postępowania powinien być taki, jaki widzi ojca u Boga. I tutaj cały czas to się powtarza. Pan Jezus tą zasadę przytacza wtedy, kiedy mówi o miłości nieprzyjaciół.
jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie, czyż celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Innymi słowy, bierzcie wzór z Boga, który jest waszym Ojcem. I to jest ten, powiedziałbym, ten schemat. Miłosierdziu dawać pierwszeństwo nad sądem. Niechaj nienawidzi wada, miłuje braci. Znowu tutaj jest takie zdanie syntetycznie samowicie trafne. Trzeba nienawidzić wad, miłować braci. I tu znowu jest cała prawda o tym. Przytaczaliśmy tutaj 7 rozdział listu do Rzymian, w którym jest tak, że człowiek, święty Paweł pisze, nieszczęsny jak człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci. Nie? Jeżeli czynię, w sercu swoim rozpoznaję, co jest dobre, a mimo tego, że rozpoznaję, co jest dobre, jednak czynię coś złego, jeżeli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. I tutaj jest niezmiernie ważne, kochani, rozróżnienie między mną a moim grzechem. To jest jedna z absolutnie fundamentalnych spraw. Ja mówię w ten sposób. Ja nie jestem swoim grzechem. Ja nie jestem tożsamy ze swoim grzechem. Grzech się wydarza w moim życiu. To jest podobnie jak ja nie jestem swoją chorobą. Nawet jeżeli jest to choroba umysłowa. Rozumiecie? Nawet jeżeli jest to choroba umysłowa, to ja nie jestem swoją chorobą. Ta choroba się wydarza, ta choroba mnie zniewala, ta choroba powoduje, że ja się tak czy inaczej zachowuję, ale ja nie jestem tożsamy z moją chorobą. I tutaj to wychodzi z tej świadomości. Trzeba odróżnić człowieka, jego misterium, które polega na tym, że on jest dzieckiem Bożym. To jest ta głębia misterium, a z drugiej strony jego zachowanie, które jest wynikiem takich czy innych wyborów, które są często spowodowane jakimś uwikłaniem, jakimś zniewoleniem i tak dalej. I trzeba to odróżnić. Nienawidzić wad, czyli tych złych czynów i tak dalej, ale z drugiej strony miłować braci. W karaniu niech postępuje roztropnie i bez przesady, aby usuwając rdzę nie zniszczył samego naczynia. Zdanie też, zresztą wychodzące z tamtego, z tego odróżnienia, że karząc trzeba, kara ma być lekarstwem, a nie być jakąś, odpłatą pięknym za nadobne, jak to mówimy czasami, taką złością rozładowaną na tym, bo mnie zdenerwował, bo zrobił coś złego wobec mnie. To nie ma być coś za coś, tylko ma być rodzajem lekarstwa. I musi w związku z tym sobie uświadamiać, że znowu ten człowiek nie jest swoim grzechem, swoją wadą. Niech baczy zawsze na własną ułomność, niech pamięta, by nie łamać zgniecionej trzciny. Jest nawiązanie do tej pieśni o cudze Jahwe z Izajasza, gdzie jest mowa o tym cudze, że nie złamie trzciny nadłamanej, nie będzie niszczył człowieka, jego wolności i tak dalej. Nie chcemy przez to powiedzieć, że ma pozwalać na rozrastanie się wad, lecz niech je tępi roztropnie i z miłością. Sposób, jaki uzna za pożyteczny dla każdego, jak to już powiedzieliśmy, niech się stara, aby więcej go kochano, niż miano się lękać. Znowu zasada tutaj bardzo cenna.
Ważniejsze jest to, żeby go kochano, niż żeby się lękać. Jest często taka pokusa, ucieczka w to straszenie, zastraszanie innych, bo to się wydaje skuteczne w sterowaniu innymi. Są takie systemy totalitarne, na tym się opierają, że jest po prostu podporządkowanie bezwzględne innych, ale ono nie uwzględnia w ogóle wolności człowieka i godności. Chodzi o sterowanie, to nie jest właściwie wychowanie. Ma się starać, by go raczej kochano, niż miano go bać. Też jest bardzo trafne zdanie, niesamowicie trafne. Nie powinien być nieopanowany, ani trwożliwy, ani krańcowy, ani uparty, ani zazdrosny i zbyt podejrzliwy, bo nigdy nie zazna spokoju. Zobaczcie. Nieopanowany. Nie może reagować tak spontanicznie. Powiedziałbym w taki sposób, zbyt, że tak powiem, żywiołowo. Tylko powinien być roztropny. Powinien mieć w tym podejściu jakiś dystans swoisty. To nie jest tak, że jeżeli ktoś tam coś złego zrobił, to bezpośrednio uderza jego samego, podważa jego autorytet, tożsamość i tak dalej. Tak często ci wychowawcy działają. Ani trwożliwy. Nie może też za bardzo bać, bo są też nadopiekuńcze rodzice na przykład. To jest też niedobre. To dziecko musi mieć jakąś przestrzeń wolności. Ani krańcowy. To jest takie też albo zbyt, że tak powiem, daje dużo wolności, zupełnie takiej, rób ta co chce ta. Albo znowu rygorystycznie, powiedzmy, domagać się podporządkowania. Ani uparty, ani zazdrosny i zbyt podejrzliwy. W tej podejrzliwości znowu jest bardzo duży taki przydatek tego, że to ja tu mam cię wychować i to jest, ja tu rządzę. Nie? No nie. I w związku z tym kontrola, czy mnie nie oszukuje i tak dalej. To trzeba wiedzieć, że to jest dziecko Boże i człowiek tylko służy w tym momencie i nie może być takim starszym śledczym, bo to też po prostu brak zaufania wtedy, ufności do tego człowieka powoduje, że on reaguje w sposób taki niekontrolowany właśnie, niedojrzały. Bardzo trafnie tutaj wymienione rzeczy. Bo nigdy nie zasnął spokoju. Tam w innym miejscu pisze, że czasami lepiej, jeżeli pewnych rzeczy nawet nie wie. Rodzice też powinni tak się zachowywać, jakby czegoś nie wiedzieli. To wtedy jest czasami bezpieczniejsze. Każdy ma swoje jakieś głupie zagrania. To samo zresztą szef pracy też lepiej, że nie wszystko wie, bo nie zazna spokoju. Sygnacją tego wszystkiego, ale wszystko trzeba robić roztropnie. Nie można niektórych rzeczy, tak powiem, robić tak lewą ręką. Nie? Sobie tam jakoś to będzie. Nie? Zajmować się tylko tymi rzeczami, które są rzeczywiście jakoś doniosłe. Oczywiście człowiek nie jest w stanie wszystkiego tak robić, w związku z tym zwykle, jeżeli jest liderem czy kimś, to on przeznacza pewne obszary odpowiedzialności innym osobom i one mają tym się zająć i tyle. Tak to jest. Ale jeżeli człowiek się czymś zajmuje, to powinien to robić dobrze. I z jakąś taką roztropnością. I z umiarem i tak dalej. Tak, żeby nie wpaść w taką byle jakość. Taka byle jakość jest bardzo duchowo niezdrowa. Niech więc opat przyswoi sobie ten i inne przykłady roztropności. Owej matki wszystkich cnót. Niech wszystkim kieruje, tutaj roztropność też należy do tych cnót takich duchowych w tej tradycji antycznej całej. Owej matki wszystkich cnót. I niech wszystkim kieruje z takim umiarem, by i mocni mieli to, czego pragną i słabi nie uciekali. Umiar. To jest też taka powiedziałbym cecha, którą się normalnie Europa chlubiła. Umiar. Nie skrajność, fanatyzm jakiś, tylko właśnie umiar, roztropność, umiar
zdystansowanie, nie wpadanie w jakieś takie skrajne uczucia i czy wymagania. W taki, aby mocni mieli to, czego pragną, i słabi nie uciekali. Czyli nie było to za zbyt ciężkie, ale ci, którzy chcą dążyć do czegoś więcej niż takiego przeciętnego bycia, niech mają też możliwość prowadzenia takiego życia. A zwłaszcza sam musi tę regułę we wszystkim zachowywać, aby, gdy dobrze będzie zarządzał, mógł słyszeć od Pana to, co usługa dobry, który rozdawał na czas pszenicę swoim współtowarzyszom. Zaprawdę powiadam wam, że Pan postawi go nad całym swoim mieniem. To jest ten, powiedziałbym, taki krótki stosunkowo rozdział o wyborze opata, podkreślającym tutaj te jego konkretne cechy. I znowu na samym końcu stawia opata przed Bogiem, nie? Przed tym, w momencie, kiedy będzie zdawał sprawę ze swojego zarządu, zawsze ten punkt odniesienia. Pamiętaj, że staniesz przed Bogiem i będziesz z tego zdawał sprawę. I wszystko czyń tak, abyś mógł wtedy, stając w tym momencie przed Bogiem, mógł rzeczywiście zdać Bogu sprawę i nie zawstydzić się. Gdybyś mógł usłyszeć, że jesteś sługą prawym, uczciwym, sługą dobrym. Znowu to dochodzimy do tego punktu. Nie? Musimy pamiętać, że wpierw przede wszystkim jesteśmy przed Bogiem dla Niego, Jego dziećmi jesteśmy, a wszystko, co tutaj na ziemi jest, to jest tylko nam dane w jakiś zarząd. Także na przykład wychowanie też jest takim złożeniem w nasze ręce odpowiedzialności za wychowanie dzieci, czy także na przykład nauczyciel w szkole, ale także tak w klasztorze tutaj opat mnichów, czy w innych proboszcz na parafii, tych swoich parafian i tak dalej. To jest ta właściwa perspektywa, która jest zachowana w regule świętego Benedykta. To tyle, jeżeli chodzi o opata. Natomiast tych wskazań dotyczących, odnoszących się do ojcostwa, jest więcej w regule. One dotyczą także innych funkcji, w szczególności funkcji szafarza. I tutaj chciałem przynajmniej fragmenty przytoczyć, 31 rozdział reguły. Na szafarza klasztornego należy we wspólnocie wybrać brata mądrego, dojrzałego w cnotach, trzeźwego, nie jedzącego zbyt dużo, nie pyszałka, nie gwałtownika, nie opryskiwego, nie ślamazarę, nie rozrzutnika, ale takiego, który pełen bojaźni Bożej mógł być jakby ojcem dla całej wspólnoty. Zresztą tu pada słowo ojciec. On niechaj troszczy się o wszystko. Nic nie czyni bez polecenia opata, który jest tym głównym odpowiedzialnym. Przestrzega ściśle tego, co mu rozkazano. Braciom niechaj nie sprawia przykrości. Jeśli zdarzy się, że ktoś zwróci się do niego z nierozsądnym żądaniem, niechaj nie sprawia proszącemu przykrości, traktując go pogardliwie, lecz rozsądnie i z pokorą odmówi spełnienia niestosownej prośby. Ktoś przychodzi, no często dzieci mają takie różne pomysły na przykład. No to nie powiem mu, odejdź głupku czy coś. Bo wtedy jest to właśnie takie niepotraktowanie bez godności. Nie? Niech nie sprawia proszącemu przykrości, traktując go pogardliwie, lecz rozsądnie i z pokorą odmówi. Jeżeli pytanie jest nieracjonalne, złe, znaczy niewłaściwe, trzeba umieć odmówić, ale to trzeba tak odmówić, żeby jednocześnie nie gardzić tym, który przyszedł. Nie wykazywać mu jego głupoty, powiedzmy niedojrzałości i tak dalej. To trzeba robić w sposób zachowujący godność człowieka. Znowu cały czas tutaj, proszę zobaczyć, jest miłować braci, nienawidzić wad. Nie? Odróżnienie tego, że człowiek jest przede wszystkim dzieckiem Boga, ma swoją godność taką, która go absolutnie przerasta,
Natomiast to, że ma skłonności głupie, to jest osobna sprawa. To jest wynik właśnie różnego w nim. Może być różne rzeczy na to wpływać. Nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to jest wynik tego, co tam było wcześniej powiedziane, tej tajemnicy nieprawości w nas. Przede wszystkim gra tych namiętności, a poza tym jeszcze te lęki i inne rzeczy, które go pchają, jakieś takie czasami irracjonalne zachowania. I powodują, że tak się zachowuje. Nieszczerze swej duszy, pomnąc zawsze na te słowa apostoła, że kto dobrze wypełnił posługę, zdobywa sobie zaszczytny stopień. Niech całą troskliwością opiekuje się chorymi, dziećmi, gośćmi i ubogimi, mocno przekonany, że za nich wszystkich będzie odpowiadał w dniu sądu. Tak samo jak u łopata, no bo jesteśmy w sytuacji takiej, że człowiek otrzymuje jakąś władzę po to, żeby był tym sługą roztropnym, który wydaje wszystkim we właściwym czasie to, co im się należy. I za tą swoją posługę, za tą opiekę i rządzenie tymi ludźmi, on będzie odpowiadał przed Bogiem. Cały czas jest ten wymiar świadomości, że się żyje przed Bogiem dla niego, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Cały czas to hasło jest tutaj pewną rzeczywistością. Wszelkie przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, powinien szafarz traktować tak, jakby to były naczynia święte z ołtarza. Nic nie wolno mu zaniedbywać. Niech jego gorliwość nie przemieni się jednak w skąpstwo, lecz niech nie będzie rozrzutny i nie trwoni mienia klasztornego. Czyli takie rozsądne rządzenie. Roztropne, a jednocześnie nie takie skąpe. Nie może być sknerą. Niech we wszystkim zachowa miarę i postępuje według poleceń opata. Najważniejsze zaś, by miał dużo pokory. A kiedy proszącemu nie ma co dać, prośba już jest roztropna, czy można dać, nie? Ale nie ma co dać. Niech go obdarzy w odpowiedzi życzliwym słowem. Jest bowiem napisane, lepsze jest dobre słowo niż dar najlepszy. No jest czasami taka sytuacja, że dzieci też mogą coś chcieć, a rodziców akurat nie stać w tym momencie na to. To też nie mogą się denerwować, złościć czy coś w tym rodzaju. Ale powinny jakoś to dziecko pocieszyć i właśnie to dobre słowo. Niech zajmuje się wszystkim, co mu zlecił opat, lecz tego, do czego go nie dopuścił, niechaj tchnąć się nie ośmiela. Przydzielone braciom porcje posiłków niech daje bez jakiejś wyniosłości, bez ociągania, by nie stać im się przyczyną upadku. Pomny, jaką karą grozi Bóg temu, kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych. No właśnie, ten, który ma kasę, ma pokusę do tego, żeby się wynosić, żeby uważać, no ja tutaj, to ja daję takie podkreślenie. Nie, to jest służba, daje to, co to sam jakoś otrzymuje. Nie? Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Natomiast ma roztropnie tym zarządzać. Jak nie ma co dać, no to nie ma. Musi wiedzieć, że jest sługą, a nie jest panem i właścicielem. Aby dawał swoje, nie? Łaskawie się wynosił. To wtedy to jest takie poniżające dla tego, który bierze. Poniżające. Bo on tutaj, pan, daje łaskawie. Nie? I to budzi w ludziach właśnie takie poczucie przygnębienia, poczucie, że jest gorszy. No i to może też gorszyć właśnie i pobudzać do jakiegoś buntu tych braci. Jeśli wspólnota jest liczniejsza, powinno mu się przydzielić innych braci do pomocy, a wówczas on sam ze spokojem będzie mógł wypełniać zlecone sobie zadanie. W określonych godzinach należy dawać to, co dać trzeba, jak również prosić o to, o co prosić trzeba. Aby w domu Bożym nikt nie niepokoił, aby się w Bożym domu nikt nie niepokoił, ani nie doznawał przykrości. Ta służba, widzicie, ona jest służbą dla pokoju jakiegoś. Ta pokorna służba,
Czyli taka świadomość tego, że to człowiek, co człowiek daje i tak dalej, nie jest jego, ale a jest no, w jakiś sposób darem Bożym, wynika z tej łaskawości Bożej, że no, mamy, to możemy się dzielić. Ona jest służbą pokoju. Szukaj pokoju, idź za nim, czytamy w prologu. Szukaj pokoju, idź, rób to, co niesie pokój, szczególnie w tym wymiarze wspólnotowego życia. Dotyczy nie tylko wspólnoty monastycznej, ale także na przykład właśnie małżeństwo, rodzina. Szukaj pokoju. Rób to, co niesie pokój. Jedynie Bóg jest Ojcem. To, co zresztą Pan Jezus mówi w Ewangelii. Mówi, nikogo na ziemi nie nazywacie waszym Ojcem. Mówią mnie, a któż jest moją matką, którzy są bracia? I wskazuje zdaniem, mówię, oto ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. To jest moja matka, bracia. Nie ojciec, tylko matka, bracia i siostry. Czyli ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Można powiedzieć po prostu ci, którzy uważają Ojca, Boga za swego Ojca. To jest rodzina Jezusa. To są bracia, siostry, a także matka. I Pan Jezus wskazuje też na konieczność drugiego narodzenia. To bardzo wyraźnie w rozmowie z Nikodemem. Ale już w prologu Ewangelii Świętego Jana, Jan pisze tak. Na świecie było Słowo, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim jednak tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. To drugie narodzenie to jest narodzenie przez wybór. Człowiek to wybiera. Człowiek sam się z tym utożsamia. To jest narodzenie z własnej woli. To znaczy z udziałem własnej woli. Pani, to jest o tyle ważne, wiecie, że ja często przytaczam taką moją rozmowę z takim młodym człowiekiem, który do mnie się odzywa w ten sposób. Mówi tak, ja się na świat nie prosiłem. Nikt mnie nie pytał, czy chcę żyć. Nikt mnie nie pytał, czy chcę żyć. No, mnie też nikt nie pytał, was pewnie też nie, jak znam życie. Nie. Ale teraz się pytają. Teraz się pytają. Przedtem nie było cię. Nie było kogo pytać, bo nie było nikogo. Natomiast teraz cię pytają. Teraz Bóg cię pyta, czy chcesz żyć. Czyli w sumie, czy chcesz mieć udział no, w komunii ze mną, w moim królestwie, czy chcesz żyć. To ma, koni, niesamowitą taką, powiedziałbym, głębię i perspektywę. Nie. Bóg poważnie traktuje człowieka. Cały świat przy stworzeniu stwarza tak, wymyślił coś, nie? Niech się tak stanie. I tak się stało. I było dobrze. Natomiast w tym momencie jest tak, w Księdze Rodzaju tam jest to wyrażone taką jakby refleksją Boga. Jeszcze bym się zastanawiał, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nas, nam. No i wtedy stwarza człowieka. Natomiast to by trzeba uzupełnić, nie? Że Bóg stwarzając człowieka, stwarza go jakby w dwóch etapach. W pierwszym daje mu właśnie wolność, świadomość siebie, taką tożsamość. W drugim pyta, czy chcesz żyć. I dopiero wtedy, jak człowiek odpowiada na to pozytywnie, z pełnią wolności, dopiero wtedy nadaje mu prawdziwie i pełnie to dziecięstwo Boże. To bycie przybranym dzieckiem, to w teologii się wyraża. Nie? Czy chcesz żyć? Stąd właśnie to pytanie z prologu reguły jest tak według mnie ważne. Ono jest fundamentalne. Czy chcesz żyć? I teraz wydaje mi się, że w tym kontekście trzeba dopiero coś powiedzieć o ojcostwie w sensie takim ziemskim, normalnym. Bóg powiedział kiedyś do Abrahama, uczyniłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rzeczywiście Abraham stał się ojcem narodów, ale my mówimy wyraźnie, przez wiarę. Otóż tutaj widzicie, znowu jest taki
taka logika, która cały czas się pojawia w Biblii. Mianowicie kiedyś tutaj u nas był, żył, już dawno pomarł, w 1989 roku zmarł taki ojciec Bernard Turowicz. To był człowiek niesamowity, ogromny erudyta, no przerażający erudyta. No ja pamiętam z nim rozmowę, on historię znał doskonale, był profesorem matematyki. No i kiedyś mi mówi tak, żeśmy rozmawiali, on mówi, wiesz, ilu w Europie żyje potomków Karola Wielkiego? Ktoś to tak oszacowywał, statystycznie liczył i tak dalej. W Europie żyje, on wtedy mówił, mniej więcej 80 milionów potomków Karola Wielkiego. Karol Wielki, no to jest tam 8 wiek po Chrystusie, nie? Więc teraz, jak popatrzymy na Abrahama, który żył to prawie 3000 lat, nie przepraszam, przed Chrystusem niecałe 2000, czyli blisko 4000 lat temu. I byśmy tak policzyli, ilu jest potomków Abrahama, przy czym tam z historii Abrahama wiadomo, że tam miał Izmaela, Izaaka, a potem po innych na starość jeszcze miał inne żony, z których też miał potomstwo i potem na sam koniec życia ich rozesłał wszystkich, gdzieś tam i tam coś dał i rozesłał, żeby Izaakowi nie przeszkadzali. No oni poszli w świat. Gdyby tak policzyć, ile tych potomków Abrahama żyje na świecie, no to przypuszczam, że jakieś tam jacyś Indianie, którzy w dżungli amerykańskiej żyją, to raczej nie byli potomkami Abrahama. Byłoby raczej trudno, żeby byli. Może jacyś Murzyni w dżungli, czy jacyś tam, ja wiem, w Indiach czy w Chinach, gdzieś tam głęboko schowani. Może też nie, ale obawiam się, że przynajmniej połowa świata. Tak statystycznie biorąc, nie. Gdzieś tam, tak czy inaczej, trafiłby się tam, że tam którymś tam pradziadkiem był Abraham. No bo to tak idzie, no po prostu. Więc ojciec mnóstwa narodów, można tak naturalnie pomyśleć, że rzeczywiście no, mnóstwo ludzi od niego tak czy inaczej pochodzi. Nie? Można w ten sposób. Ale to jest takie naturalistyczne myślenie, o które nie chodzi. Tutaj ojciec Abraham jest ojcem mnóstwa narodów, wielu z nas, przez wiarę. On jest wzorem wiary, zawierzenia Bogu. I w tym momencie, jakbyśmy taką statystykę brali, no to popatrzcie się, to nie tylko chrześcijanie, przede wszystkim Żydzi, chrześcijanie i Mahometanie, jakby to do kupy wszystko wziąć, rozumiecie? No to tego jest więcej niż pół świata, nie? To są wszystko potomkowie Abrahama w sensie właśnie takiego zawierzenia dzisiaj. On jest ojcem. Ale zobaczcie przez co? Przez to, że sam był człowiekiem zawierzenia, że on się oddawał ojcu. Także zauważcie, prawdziwym ojcem staje się ten, który sam odnajduje swoją tożsamość w Bogu i swoim dzieciom przekazuje to zakorzenienie w Bogu. Wskazuje na wiarę, czyli zakorzenienie w Bogu. Zwracam uwagę na to, że ta teza tutaj, którą wygłosiłem, ona nie jest taką piękną, syntetyczną tezą, taką, ja wiem, intelektualną, która po prostu może się podobać lub nie, ale ona jest tezą, która ma przełożenie na praktykę. Bo jeżeli ojciec rzeczywiście jest kimś zakorzenionym w Bogu, albo mówiąc zupełnie językiem świeckim, takim bez zakładania wiary, zakorzenionym w wartościach, w prawdzie, w dobru, w miłości, w pięknie, jeżeli on w tym jest zakorzeniony i to wskazuje Bogu, dziecku, w ten sposób wypełnia to, co jest istotą takiego ojcostwa. Ojciec staje się, mówiąc właśnie prawdziwie ojcem, wtedy, kiedy znajduje tożsamość w Bogu, albo sam, mówiąc zupełnie świeckim językiem, odnajduje się jako zakorzeniony w wartościach i w prawdzie i umie dziecku dokładnie to zakorzenienie przekazać. Także można inaczej to powiedzieć, znowu od strony wiary,
mężczyzna staje się prawdziwym ojcem swojego dziecka wtedy, gdy wskazuje na jedynego ojca. Nie wiąże tego dziecka z sobą, w sensie jakby nie zagarnia go dla siebie, ale wskazuje mu na prawdziwe źródło tożsamości, źródło godności, wartości życia. Zatem, aby stać się prawdziwym ojcem, trzeba samemu wejść w więź zawierzenia z Bogiem, prawdziwym ojcem. Albo prawdziwie zakorzenić się w wartościach, tych fundamentalnych, najważniejszych. I dlatego właśnie Abraham stał się ojcem wierzących. Dokładnie dlatego, że odnalazł właśnie tą relację, właściwą relację z Bogiem, która polega na zawierzeniu, na zawierzonym. Jednocześnie takie ojcostwo otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Takie, zauważcie, błogosławieństwo, jakie Dawid otrzymuje, też taki rodzaj wzoru ojcostwa. Wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną twój dom i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. To jest proroctwo Natana skierowane do Dawida. To w kontekście tego, że Dawid chciał wybudować świątynię Bogu i Bóg mu mówi, nie, ty nie zbudujesz, ty rozlałeś za dużo krwi, ale potomek twój będzie, no i to jest właśnie ta myśl. I proszę zobaczyć, znowu tu jest coś takiego. Rzeczywiście po Dawidzie panuje Salomon, taki mądry król, długo żyje, długo panuje, dosyć około 40 lat. Rzeczywiście po Salomonie są jeszcze następcy, ponad dwa wieki, panują przez wieki, no to już jest dwa i pół wieków, czy nawet więcej, bo to jest 576, tam było około 1000 roku, no 4 wieki, no to kilka wieków, na wieki. Można to tak wziąć. No, normalnie, historycznie, fizycznie rzeczywiście potomkowie Dawida przez wieki panowali w Jerozolimie na 4,5 wieku. Natomiast znowu to nie o to chodzi, bo prawdziwa realizacja tego dokonuje się nie w tych potomkach, którzy żyli i pomarli, tylko w Jezusie z Nazaretu, Mesjaszu. Nie? Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. I zauważcie, tym, przez którego to się stało, w sensie formalno, daje im to opiekę, a jednocześnie dziecko wprowadza w świat wartości, świat dojrzałości, dojrzałego życia. Jezus z Nazaretu, bo jak weźmiecie rodowody Jezusa, to one zawsze się odnoszą do Józefa, który nie jest ojcem fizycznym Jezusa. Jest prawnym ojcem Jezusa. Co prawda można przypuszczać, że Matka Boża też była, Maryja też była z rodu Dawidowego po tej linii. Jest bardzo prawdopodobne, że tak było. Natomiast rodowody z Ewangelii, z jednej i z drugiej, z Mateusza i Łukasza, mówią o rodowodzie Józefa. Czyli on jest synem, potomkiem Dawida przez Józefa, który tak nawiasem mówiąc nie był właśnie fizycznym ojcem Jezusa. I potem Jezus jest nazywany synem Dawida. To był tytuł Mesjasza. Ulituj się nad nami synu Dawida. To niewidomi pod Jerychem krzyczą, wołają do niego. I tym bardziej ktoś staje się ojcem, rzeczywiście ojcem dziecka, im bardziej swoje dziecko powierza Bogu, oddaje Bogu. Otóż w wychowaniu dziecka tak naprawdę chodzi o wprowadzeniu go w pełnię wolności, dobrze ukształtowanej, na fundamencie prawdziwych wartości. Tutaj Jan Paweł II, kiedy pisał taki list do młodych, tam powiedział, że wolność prawdziwa polega na zdolności wyboru prawdziwej wartości, czyli wyboru prawdy i dobra. Rzetelnego, prawdziwego.
I wychowanie właściwie polega na tym, żeby dziecku ukształtować tą wolność, no też nie, tożsamość, poczucie godności i ukształtować rozpoznanie tego, co jest dobre, co jest prawdziwe i ukształtować na tyle wolę, żeby ona była zdolna to dobro wybrać. Można powiedzieć to inaczej. Chodzi o to, żeby go wprowadzić w żywą więź z Bogiem. Bóg mówi do Józefa, to jest w Ewangelii Mateusza. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Nie bój się, z Ducha Świętego jest to, co się poczęło. Tak naprawdę to jest właśnie w tej naszej teologii rodzenia się, jakby się powtarza ten akt stworzenia człowieka. Bóg ulepił człowieka prochem ziemi i tchnął w jego nozdrza swoje tchnienie, swojego ducha. No więc to ulepienie z prochu ziemi, no to jest po prostu normalne biologiczne przekazanie życia. Natomiast przy poczęciu się człowieka następuje właśnie to tchnienie Boże, które powoduje właśnie to misterium bycia już od samego początku tym dzieckiem Bożym. I zobaczcie, Pan Jezus potem niesamowicie konsekwentnie to podkreśla. To na różny sposób. Mówi tam, nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. W domu Ojca mojego jest dużo mieszkań. Tam jest wasz dom, tam gdzie jest Ojciec. Na ziemi jesteście tylko przechodniami. Jest cały czas ta wizja, nowa rodzina, nie? Moim ojcem, moją siostrą, matką, braćmi, siostrami są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, wypełniają. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze. To jest modlitwa, która jednoznacznie pokazuje, kim jesteśmy. Zobaczcie, to jest tylko taka prosta sytuacja. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Przy czym oczywiście to jest postawa stojąca z rękami wzniesionymi do góry, nie? Do Boga. Od razu człowiek tak mówiąc, od razu wchodzi w tą żywą więź z Bogiem, który jest Ojcem miłosiernym. Oczywiście człowiek musi wiedzieć, że to jest Bóg miłosierny, ale samo to, że wie, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, jeszcze nie czyni tej wiedzy relacją. Relacja jest wtedy dopiero, kiedy człowiek się zwraca do Boga i mówi mu Ojcze. Zwraca się do Niego, nazywa Go Ojcem. Wybiera Go Ojcem, można by powiedzieć. Wybiera Go Ojcem sam. Dopiero wtedy realizuje się ta właściwa postawa. Mało tego, to, że Pan Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, w pewnym sensie ustala, mówi tak. Tylko w takiej relacji dziecka do Ojca naprawdę wasza modlitwa staje się modlitwą. Kiedy mówicie Panie, to też jest relacja, ale niewolnika do Pana. Bóg tego nie chce. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, a nie Panie. Rozumiecie? To jest zupełnie co innego. To jest ta człowieka, jakby człowiek odnajduje swoją tożsamość w żywej relacji. Osoba jest zawsze człowiek jest zawsze z istoty swojej odpowiedzią i rodzi się jako ta odpowiedź. My mówimy, w ten sposób się zwracamy, bo Pan Jezus nam powiedział, że tak mamy robić. Objawia nam Boga jako Ojca Miłosiernego i dlatego my w odpowiedzi na to objawienie, na to, bo mówimy Ojcze. Nie z własnej filozofii, od tak, bośmy sobie tak wymyślili, tylko dlatego, że On nas nauczył. I to w tym sensie jest odpowiedź. Bo jest, no właśnie, jest pójściem za tym wezwaniem od Jezusa, danego nam przez Jezusa. Wejście w tą relację powoduje, że człowiek się odnajduje we właściwym miejscu. Powstaje w ten sposób żywa więź. To jest zupełnie coś innego niż wiedza. I tutaj zwracam uwagę na to, że u nas niestety troszeczkę pomylono, powiedziałbym, wiarę z doktryną. Mnie kiedyś uczono na katechezie, że wiara to jest
przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia jako objawione. Taka była formuła kateizmowa. Przyjęcie za prawdę. Co to znaczy przyjąć za prawdę? Uznać, że to jest prawda. Czyli uznać to za taką wiedzę. Rozumiecie? Wiara to jest pewnego rodzaju wiedza. To nie wynika z logicznego, powiedziałbym, racjonalnego wnioskowania, tylko jest uznaniem. Ten akt wiary jest uznaniem czegoś, co Bóg objawia i Kościół daje do wierzenia. Bezpośrednio daje nam Kościół w formie formuł wiary i my to przyjmujemy i mówimy, tak, to jest prawda. Otóż to nie jest wiara w pojęciu biblijnym. Wiara w pojęciu biblijnym jest zawsze relacją osobową, jest zawsze relacją miłości i więzi, jest relacją zawierzenia. I właśnie to, kiedy mówicie, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze, ta postawa, ten gest wyraża to, co jest wiarą. Bo w tym, kiedy mówię, zwracam się do Boga Ojcze, jest w założeniu uznanie, że Bóg jest Ojcem. Ale nie o to założenie chodzi, bo ono jest oczywiste, tylko chodzi o tą żywą więź. I to jest dopiero wiara w pojęciu biblijnym. To się oczywiście też, kochani, przekłada na bardzo konkretną rzecz, mianowicie na wiarę w Bożą opatrzność, czyli w to, że my jesteśmy jednak, będąc dziećmi, w ręku Ojca. Bóg się nami opiekuje. Co prawda my byśmy chcieli, żeby ta opieka by bardzo konkretnie wyglądała, żebyśmy na przykład mieli wszystkie pod dostatkiem, byli zdrowi w pełni i tak dalej. Natomiast w kontekście tego, że przemija postać tego świata i wszystko przemija, w szczególności nasze życie przemija, to niekoniecznie to bycie w ręku Boga, ta opatrzność Boża musi się wyrażać tym, że Bóg spełnia te nasze marzenia, wyobrażenia o życiu. Przecież tak naprawdę większość ludzi wyobraża sobie, że tak można prawdziwie i w pełni żyć wtedy, kiedy się ma pieniądze, kiedy się jest bogatym. No, ale z tym się wiążą się inne problemy z kolei. Teraz wczoraj patrzyłem w internecie, przeglądam tam, pisze coś takiego, no, że jest normalnie, albo jak jest za bogato, to jest tak jak w Dubaju. I tam pokazują różne takie przykłady, wiecie, po prostu tej paranoi takiej już, po prostu jak ktoś ma za dużo pieniędzy, to mu palma odbija. No, takie różne przykłady właśnie głupoty takiej związanej właśnie z tym, że człowiek jest za bogaty. No. Pozłaca samochód na przykład, wiecie, tam i takie inne rzeczy. No. Kosz na śmieci też pozłacany, wiecie, też tam. No. Ale właśnie no, odbija palma wtedy i wcale to nie jest mądre. Nie? I niestety jest taka prawda, którą nam pokazuje Syn Boży, Jezus, że zwycięstwo nie dokonuje się przez siłę, przez dominację, nawet przez argumentację racjonalną, która powala przeciwników na ziemię, tylko dokonuje się przez krzyż, czyli przez przyjęcie cierpienia, niechcianego cierpienia, ale w imię dobra, znaczy w imię Chrystusa, w imię Boga, w imię posłuszeństwa Bogu, nie? Czyli w imię, mówiąc językiem świeckim, wartości, dobra, sprawiedliwości, prawdy, przyjęcie krzyża. I mało tego, jest to zwycięstwo na tej zasadzie, że to nie my zwyciężyliśmy, nie? Tylko poprzez takie świadectwo, które dajemy, zwycięża Bóg, a nie my. Otóż, proszę Państwa, to jest taka nauka, powiedziałbym, taka prawda jest niesamowicie trudna do przekazania. Przekazać komuś, że właśnie krzyż jest zwycięstwem. My jesteśmy przyzwyczajeni już na to sformułowanie, że w krzyżu jest zwycięstwo, jest wytarte u nas i to przyjmujemy jak po prostu, no bo tak się mówi.
ale jeżeli by to przełożyć na praktykę w życiu każdego z nas, to wcale nie jest to takie łatwe do przyjęcia. Wystarczy odrobina cierpienia i już człowiek narzeka i ma pretensje do wszystkich, do Pana Boga także. Nie? Dlaczego Jego to spotkało? Nie? Dlaczego mnie to spotkało? Nie? I to dopiero się okazuje, że w życiu doświadczenie i tak dalej pokazuje stopniowo i najczęściej to jest tak, wiecie, że nim człowiek to odkryje, to już upłynie tyle lat i tyle siły życie mu zabierze, życie to też nie ma żadnej wartości, dla której warto żyć. Czyli życie jest frustracją wtedy po prostu, chciał czy nie chciał. A to właściwie de facto wyraża to samo, że jedynie w Bogu człowiek się może odnaleźć. Że nie w Bogu może znaleźć swoją tożsamość. Święty Augustyn w wyznaniach mówi, niespokojne jest moje serce Boże, póki nie spocznie w Tobie. Niespokojne, póki człowiek żyje poza Bogiem, póki nie dojdzie do takiego zjednoczenia z Nim, człowiek będzie szukał, będzie ciągle niespokojny, niezrealizowany, niepełny. Dopiero kiedy się zjednoczy z Bogiem, nastąpi uspokojenie, nastąpi zrealizowanie siebie, pełnia życia i w związku z tym uspokojenie, pokój. Nasza prawdziwa tożsamość jest jedynie w Bogu, w niczym innym. I w żadnej solidarności z taką czy inną grupą społeczną, rasą, ja wiem, narodem, klasą i tak dalej. Grupą, wspólnotą jakąś. To jeszcze nie jest prawdziwa tożsamość. Chociaż wirtualnie może być dużą podporą dla poczucia własnej tożsamości, choćby ta tożsamość narodowa czy inna człowieka. Ja mówię o takich problemach, które są dzisiaj w relacji ojca do dziecka. Relacja dzisiaj czasami taka kumplowska ojca z dzieckiem. Ona w istocie jest maskowaną obojętnością, rezygnacją z tego, że dziecko trzeba wprowadzić w prawdziwe wartości. Ucieczka od konfrontacji ze swoją odpowiedzialnością za wprowadzenie dziecka w świat wartości. Dzisiaj generalnie rzecz biorąc podważa się w ogóle wszelkie obiektywne wartości, w ogóle się prawdę podważa, bo może być prawda inaczej na przykład i tak dalej. Każdy ma swoją prawdę, taką prawdę jaką chce mieć. I to jest taka, i tutaj ta postawa takiego kumpla, takiego no, kolegi starszego dla dziecka, jest właściwie postawą, której się rezygnuje naprawdę z wychowania. Jest ogromna potrzeba kontaktu dziecka z ojcem i to wręcz fizycznego kontaktu. Dzisiaj jest bardzo często brak ojca z różnych powodów. To, że go po prostu brak, odszedł od matki, od żony. Nie. To jest częsty przypadek dzisiaj. Albo też może jeszcze częstszy przypadek, kiedy ojciec jest tak zapracowany, że nie ma czasu dla dziecka po prostu. Nie ma czasu na to spotkanie z dzieckiem i bycie razem. I tutaj to jest wielki problem, bo wtedy w ogóle nie ma naprawdę mowy o takim wspólnym doświadczaniu czegoś i pokazywaniu dziecku poprzez tą żywą relację. To zakorzenienie, wiarę, ufność, tożsamość można przekazać tylko w takiej żywej relacji. To się nie da teoretycznie przez wykłady zrobić. I z drugiej strony jest jeszcze taki dramat bycia ojca, jego samotność, byciu ojcem. Bo on z jednej strony nie może być kumplem dziecka, bo musi się też umieć skonfrontować z buntem tego dziecka, z odrzuceniem. To tak jak w tej przypowieści o tym miłosiernym ojcu. Ojciec się skonfrontował z tym buntem swojego syna i pozwolił mu się zbuntować. Pozwolił mu na to. Po to, żeby on w tym buncie zrozumiał, że tam jest głupota jakaś.
i odzyskał go nie tylko zdrowym, ale po prostu żywym. No i czasami jest też ucieczka w taki model. Albo ojciec właściwie właśnie tak pozwala dziecku na wszystko, lub ta co chce ta. Dziecko samo się będzie wychowywało przez to, co się czego doświadczy. Albo jest rygorystą i próbuje dziecko musztrować w wojsku i narzucać pewne rzeczy, wyrabiać w nim jakąś taką dyscyplinę przez właśnie wprowadzanie takiej wojskowej dyscypliny. I to jest też znowu takie podejście do dziecka od strony, powiedziałbym, ideologii pewnej. Nie? Wychowanie bezstresowe albo wychowanie w takim rygoryzmie, w pruskim drylu. No i to wtedy dziecko jest takie, ale to nie jest prawdziwe przekazywanie wartości. To nie jest wprowadzenie dziecka w konfrontację, w taki spór, dialog z prawdą, z wartością, konfrontację z jego buntem i tak dalej, a poprzez taką żywą, autentyczną konfrontację, potem odkrycie, możliwość odkrycia przez dziecka tego, co jest rzetelną prawdą. No i na koniec jeszcze raz powtórzę, ojcem można być dobrym ojcem jedynie wówczas, gdy się potrafi być samemu dzieckiem Bożym. Samemu się odkrywa, że się jest dzieckiem Bożym, że się ma swoją tożsamość zakorzenioną w Bogu. I właściwie to ojcostwo polega na wskazaniu dziecku tej tożsamości, przekazaniu jej. Kiedy dziecko odkryje tą swoją tożsamość autentycznie w Bogu, czy mówiąc znowu świeckim językiem, w wartościach, autentycznych wartościach, no to właściwie się dopełnia, spełnia tą swoją rolę bycia ojcem.